Państwa wszystkich podzielę na naszej dzisiejszej debacie. Jest to już czwarta debata z cyklu debat organizowanych przez Asia Explain. Dzisiejsza debata nosi tytuł My i oni, azjatycka tożsamość w grupie etnicznej, narodzie i państwie. Będziemy się zajmowali czterema państwami, Chinami, Indiami, Japonią i Mianmą. Dzisiejszą debatę organizuję we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Krakowie, tutaj przedstawi pani Karolina Olszowska. Z ośrodkiem we współpracy ośrodkiem myśli politycznej, a tutaj sala udostępnia i gości nas Instytut Myśli Józefa Tischnera. Wszystkim bardzo miło powitać naszych panelistów, którzy zechcieli wziąć udział w tym naszym spotkaniu. Panią doktor habilitowaną profesor UP Uniwersytetu Pedagogicznego Marzenę Jakubczak z Katedry Filozofii, Kultury i Estetyki. Pana doktora Bogdana Zemanka z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan doktor Zemanek jest również dyrektorem Instytutu Konfucjusza. Pana doktora Tobiasza Targosza, który zajmie się badaniem mniejszości narodowych na pograniczu Chin oraz Mianmy. Jest autorem pracy Symboliczne wymiary birmańskiego nacjonalizmu i polityki w latach 1885-2015. Oraz pana doktora Stanisława Meyera z Zakładu Jakobuskich i Sinologii Instytutu Orientalistyki. A wypowiedzi, opinie naszych panelistów będą komentowali nasi komentatorzy. Pani doktor Renata Jelicka, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Lińskiego oraz pani dr Ewa Dębicka-Borek z Instytutu Orientalistyki UJ. Witam również naszą publiczność, która pomimo deszczu zechciała dzisiaj do nas dołączyć i wziąć udział w tym spotkaniu. I moje nazwisko Łukasz Sarek, jestem moderatorem, będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę. Debatę mamy podzieloną na dwa panele. W czasie pierwszego panelu zajmiemy się krótko lub dłużej tym, czym jest etniczność, czym jest narodowość, czym jest naród, czy może cywilizacja w każdym z tych państw, które będą omawiali nasi dzisiejsi paneliści, jakie są stosunki pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi, pomiędzy narodowościami w tych państwach i tym, czy możemy mówić w ogóle o pojęciu narodu, czy może cywilizacji. W drugim panelu zajmiemy się z bardziej twardymi, konkretnymi i trudniejszymi rzeczami, czyli stosunkiem państwa do mniejszości narodowych, stosunkiem mniejszości narodowych do państwa i kwestią patriotyzmu, między innymi. Pierwszy panel będzie obejmował takie szczegółowe zagadnienia jak tym, czym w ogóle jest narodowość, jakie są wyróżniki etnosu, etniczności, narodu, czy azjatyckie rozumienie pojęcia narodu, grupy etnicznej jest podobne do tego, jak my to rozumiemy w Europie, czy jednak bardziej właściwe jest odniesienie się do podziałów etnicznych w kategoriach stosunków między grupami etnicznymi a państwem, grupami etnicznymi a cywilizacją, grupami etnicznymi a narodem. I czy te grupy etniczne postrzegają siebie jako część jakiejś większej całości, czy jednak są one, patrzą one na stosunki z innymi grupami etnicznymi na zasadzie my i oni. I jeśli któryś z Państwa panelistów będzie się chciał odnieść do tego, to czym są wartości azjatyckie? I czy rzeczywiście one w ogóle są? Czy jest to jakiś zupełnie wydumany koncept? Jako pierwszą chciałbym prosić o zabranie głosu panią profesor Jakubczak, ze względu na to, że zaczniemy od mocnego uderzenia, mocnego wejścia. Indie są bardzo bogatym krajem, jeśli chodzi o mniejszości etniczne, grupy narodowościowe, więc będziemy przechodzili pewnym spektrum od dużej, bardzo dużego tygła narodowościowego, jaką są Indie, poprzez pozornie mniejszy tygiel, ale faktycznie być może większy, jakim są Chiny, Mianma, i przejdziemy do państwa podobno jednonarodowego, czyli do Japonii. Więc jest to spektrum od bogactwa do ubóstwa narodowości i mniejszości etnicznych. Jeśli chodzi o Indie, mamy około 2000 grup etnicznych z głównym podziałem na ludność pochodzenia indoaryjskiego i drawidyjskiego. Mamy ponad 20 języków urzędowych, 100 głównych języków,
1600 podobno wszystkich, które są tam reprezentowane. Reprezentowane są wszystkie religie historycznie. Też trudno mówić o jakiejś spójności. Mieliśmy co prawda krótkie okresy zjednoczenia państwo Kuptów, potem Imperium Wielkiego Mogoła, mieliśmy też wcześniej jeszcze Sultana Delijskiego, ale to byli akurat obcy najeźdźcy. Na południu Chin, na południu Indii mieliśmy królestwo, jeśli dobrze przeczytam, to było to królestwo Vidyanagara. Dziękuję. I czy biorąc pod uwagę, że my pod panowaniem brytyjskim, Indie były podzielone na wiele państw. Czy historia również odcisnęła swoje piętno na tym, że Indie są tak bardzo krajem zróżnicowanym? Czy przy tej mozaice religijnej, etnicznej, kulturowej, historycznej, czy w ogóle możemy mówić o pojęciu narodu indyjskiego? Czy może jednak bardziej właściwe jest pojęcie cywilizacja indyjska? Czy jest jakikolwiek wspólny czynnik, który łączy tą całą mozaikę, który ją spaja? Czy jest jakiekolwiek wspólne spoiwo? I jak w tym kontekście możemy poukładać stosunki pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi? Jak one na siebie patrzą? Jak one widzą swoją tożsamość? Jak patrzą na inne grupy etniczne? I czy w ogóle widzą coś więcej? To nie jedno, nie trzy, cała garść pytań i dlatego tak teraz sobie jakoś je ułożę, żeby przynajmniej do części się móc odnieść. Może od cywilizacji, od pytania o cywilizację i jakby to zważenie, na ile jest to cywilizacja, na ile jakieś powiedzmy mozaikowe, narodowe konteksty wchodzą w grę. Paradoksalnie właściwie z jednej i z drugiej strony jakąś częściowo, warunkowo twierdzącą odpowiedź dostaniemy, bo oczywiście po pierwsze narzuca się tu odpowiedź, że Indie są ponad wszystko cywilizacją, a nie narodem, dlatego właśnie, że tych czynników budujących pejzaż tego olbrzymiego obszaru i państwa jest tak wiele i nawarstwionych jeszcze historycznie. Dlatego tutaj można powiedzieć, że nic nie wysuwa się tak na pierwszy plan, dlatego że tych elementów budujących jest tak wiele. Z drugiej jednak strony można powiedzieć o bardzo klarownych takich plastrach narodowych, które w Indiach się układały. Można to odnieść do struktury społecznej, która datuje się na bardzo odległe czasy, czyli już około 1000 lat przed Chrystusem, ta struktura była wyklarowana. Tutaj mówię o systemie warnowym, który czasem w takim dużym skrócie już określa się jako system kast. Oczywiście tutaj kasty są troszkę czymś innym, ale na tej strukturze warnowej, jak w takim szkielecie, to się wszystko gdzieś tam nawarstwia. Więc jeżeli tak spojrzymy z kolei na tę strukturę i na plastry tworzące bardzo taką stabilną, wypoziomowaną, taki wypoziomowany układ odniesienia społecznego, to wtedy okazuje się, że właściwie na tym obszarze, który określamy obszarem panowania cywilizacji indyjskiej, przez wiele stuleci rozwijały się prawie że niezależnie, albo w każdym razie w częściowej izolacji, różne narody. I to w takim sensie, że możemy tutaj mówić o takim dbaniu o nieprzenikanie się zbyt mocne, nieasymilowanie się, właśnie ze względu na te uwarstwienie, tak? Czyli te warstwy mogą dla nas być jakimś tam ekwiwalentem narodu w pewnym sensie, ale oczywiście tutaj wychodzą różne kryteria, które nam do tej definicji nie będą pasować, bo o to zapytamy o język. No i okazuje się, że oczywiście w ramach tej struktury język może dotyczyć nie jednej warstwy, tak? Czyli w danym obszarze
na danym obszarze Indii wszystkie warstwy albo większość tych warstw, warn będzie posługiwać się tym samym językiem. No to dystynkcje jakby pomiędzy nimi nie będą sprowadzać się do języka. Czy będą się sprowadzać do etnosu? Częściowo tak, ale też nie zupełnie, bo tutaj jakby z czasem to się będzie z kolei bardziej jednak ujednolicać. Na samym początku, gdzieś tam u zarania cywilizacji indyjskiej, właściwie ta najbardziej taka zrębowa struktura była bardziej jeszcze prosta niż cztero, czy pięcio powiedzmy, jak zaraz tutaj tą piątą jeszcze, piąty element struktury dodam, była jeszcze prostsza, bo to było właśnie tak jak gdzieś tutaj w kolejnym punkcie naszego programu. To byli my i oni, tak? Czyli Arya Dasa. Ta opozycja, gdzie oczywiście Arya to szlachetni my, czyli ci, którzy mają przewagę, ci, którzy mają władzę i uzurpują sobie ważność, symboliczną przewagę. A Dasa to ci, których my tutaj chcemy zorganizować i których praca jest nam potrzebna do zaspokojenia potrzeb. No więc to był ten pierwszy zrąb. Potem pojawia się właśnie struktura czterech warn, gdzie bramini, pod nimi kszatriowie, wajsiowie i śudrowie stanowią ten podstawowy układ, ale cały czas właściwie można powiedzieć, ci dasowie jako powiedzmy inni, oni, tamci, są tym przemilczanym spodem społecznym. I właściwie ten problem jakby właśnie tych, którzy stanowią margines, czyli są jakby wśród nas, my ich potrzebujemy, wykorzystujemy, ale oni nie są zintegrowani w strukturze hierarchicznej, jaka stanowi jakby budulec społeczeństwa. A więc oni cały czas sobie przez te wieki gdzieś funkcjonują i zmieniają się nazwy. To są ci niedotykalni, którzy w XX wieku zyskują wreszcie jakiś taki pozytywny, powiedziałabym, pozytywną troskę ze strony tych, którzy są gdzieś wyżej i zaczynają być nazywani dziećmi Boga, tak jak to Gandhi powiedział, albo po prostu jak współcześnie się neutralnie o tych ludziach mówi, dalici. To jest, drodzy Państwo, niebagatelna część społeczeństwa, około 220 milionów mniej więcej, czyli 1/6 społeczeństwa indyjskiego, które obecnie liczy sobie miliard ponad 300 milionów. No więc to jest coś, o czym jakby trudno mówić, prawda? No ale zaczęliśmy od narodu i cywilizacji. I tutaj na samym początku oczywiście trzeba by powiedzieć, że oprócz tej struktury bardzo klarownej, stabilnej, mamy strukturę płynną, organiczną, cały czas fluktuującą. To jest struktura rodów, jati. W Indiach tych rodów jest, jak się podaje, no, z nazwy można wyodrębnić około 2000, ale łączy tych ludzi oczywiście pokrewieństwo, jakieś więzy krwi, ale ponadto częściowo mają tożsamość opartą na podobnych sposobach zarobkowania, czyli po prostu zawód, czy jakiś rodzaj jakby pracy, z której się utrzymują, i oczywiście dieta oraz kwestie religijne czy tożsamości, powiedzmy jakiejś takiej bardziej lokalnie i symbolicznie określonej. To są te elementy, które na tą strukturę, jej jakby dookreślenie, mają wielki wpływ. I dlaczego powiedziałam, że ta struktura nie jest stabilna? No bo wystarczy, że część rodu wylokuje się w jakieś inne miejsce, gdzie inny język jest w użyciu, pewne elementy diety już zostaną zmienione i właściwie już ten ród się rwie, czyli pozostaje ślad w postaci tego samego przydomka, nazwiska, natomiast już ci ludzie nie chcą się ze sobą tak
blisko kojarzyć, czyli już się nie żenią między sobą, nie kultywują tej jakby izolacyjnej quasi narodowości. Tutaj bym zrobiła właśnie już krok. Bardzo dziękuję. Przechodząc płynnie do drugiego wielokulturowego, wieloetnicznego państwa, jakim są Chiny. Mówi się, że w Chinach mamy 56 narodowości, oficjalnie uznanych przez państwo chińskie. Najmniejsza z nich grupa Han, to jest ponad 90%, około 92%. Inne bardziej znaczące to Zhuang, Miao i Ujgurzy, Tybetańczycy, Mandżurowie, Mongołowie. Przy czym oprócz odmiennego pochodzenia etnicznego, część z tych grup etnicznych posiada swoje własne pismo, swój własny język. Część posiada język bez pisma, część przejęła i język, i pismo od dominującej grupy hanowskiej. Niektóre z nich posługują się dialektami mandaryńskimi. Wiele jest jednak grup etnicznych, które nie są uznane przez państwo, które gdzieś krążą sobie na obrzeżach, będąc sztucznie zakwalifikowane do innych grup etnicznych. W obrębie grupy dominującej Han jednak też możemy wyróżnić wyraźne podgrupy, które dzielą się według używanego języka. Przede wszystkim mamy grupę Yue, Wu, jest bardzo specyficzna i dosyć mocno odrębniona grupa Hakka, grupa Min. I w związku z tym jest takie wstaje pytanie, gdzie jest granica grupy etnicznej Chin? Jak naprawdę wygląda mapa etniczna Chin? Czy możemy mówić o tym, że ten oficjalny podział jest rzeczywiście odzwierciedleniem rzeczywistości? Czy ta rzeczywistość może jest jednak troszeczkę inna? Są głosy takie, że prowincja Fujian powinna być bardziej wyodrębniona ze względu na swoją historię i na skład etniczny, podobnie Guangdong. Jakie są relacje też pomiędzy Hanami a pozostałymi grupami etnicznymi? Jak oni się nawzajem postrzegają? Jakie są relacje wewnątrz tej bardzo bogatej, ogromnej grupy hanowskiej? Czy rzeczywiście wszyscy czują tą głęboką przynależność do Hanów? I czy wszystkie grupy etniczne, nieważne czy w obrębie Hanów, czy pozostałe mniejszości narodowe, czy one czują się członkami narodu chińskiego? Pan doktor Zemanek. Odnosząc się do tego, co mówiła pani profesor, tutaj co powiedział pan na samym początku, że mamy pewien, powiedzmy, tego największego bogactwa etnicznego, jakie jest w Indiach, przechodzimy przez trochę może mniej bogaty. Tutaj pierwszą rzeczą, którą trzeba zaznaczyć, wydaje mi się, jest kwestia historyczna. To znaczy, jeśli coś zadecydowało o tym, że, dajmy na to, w miarę oficjalnych zliczeniach językowych, na przykład właśnie w Indiach jest te 2,5 tysiąca czy tysiące języków, jak powiedzmy, tak? Podczas kiedy w Indiach, w Chinach jest powiedzmy około 300. I że są dosyć znaczne obszary Chin, gdzie powiedzmy grup mniejszościowych jest bardzo niewiele, no to tutaj jednak wydaje się, że decydująca była historia. To znaczy jednak w odróżnieniu od Indii istniało przez długie okresy historyczne istniało dosyć spójne, dosyć duże państwo chińskie, które jeśli nie narzucało, to przynajmniej jednak promowało, albo żeby się dostać do władzy, to trzeba było wejść w pewien nurt kulturowy właśnie tej dominującej grupy chińskiej, hanowskiej. Natomiast to rozróżnienie między cywilizacją a narodem jest tutaj w przypadku Chin jest, wydaje się, szczególnie trudne, bo jeżeli byśmy poszli takim szerokim kluczem cywilizacyjnym, to właściwie ciężko, pan doktor Majer jest starym znajomym, z którym głowy nie ulgnie, ale właściwie należałoby Japonię zaliczyć do cywilizacji chińskiej, tak? Podobnie jak Koreę czy Wietnam. Tak? Przy czym od razu jeszcze tutaj zrobię, żeby się nie narażać na obrażenia cielesne, to zaznaczam, że to jest stwierdzenie takiej klasy, jak na przykład Polska jest częścią cywilizacji łacińskiej. Tak? I teraz nikt nie kwestionuje narodu polskiego, tak? Czy czeskiego, czy angielskiego, a wszystkie są z tego obszaru cywilizacyjnego. Tak? Więc albo mówimy o bardzo, bardzo jakimś szerokim obszarze cywilizacyjnym, ale tu mówimy o jakiejś cywilizacji właśnie sinickiej, która by obejmowała
Z drugiej strony, właśnie w obrębie samych Chin, czyli historycznie, czyli mamy, mamy ten paradoks, że w obrębie samych Chin znajdują się grupy, które są od Chińczyków Han kulturowo bardzo różne. I to już nie mówię o Tybetańczykach, ale mówię na przykład o takich Duangach, którzy nie roszczą sobie praw do własnego państwa, którzy ogólnie rzecz biorąc z Chińczykami żyją w miarę dobrze, tak? Ale kulturowo są od nich bardzo mocno odlegli, językowo, kulturowo i tak dalej. Podczas kiedy na przykład no, Koreańczycy, których znowu narodowości nikt nie kwestionuje, są kulturowo od tych Duangów właściwie Chińczykom bliżsi. I tutaj, więc ta to rozróżnienie między jakąś cywilizacją a narodowością jest tutaj jakby bardzo niejasne, jeżeli upieramy się przy kategorii narodu, która w gruncie rzeczy jest europejska i XIX-wieczna. I ją narzucamy na rzeczywistość chińską, indyjską, a chyba także birmańską czy japońską, gdzie właściwie we wszystkich tych krajach następuje w XIX wieku czy XX wieku proces tworzenia narodu. I no, na tej podstawie zostaje stworzona właśnie jakaś idea wielkiego narodu chińskiego, w obrębie której wyróżnia się te 56 narodowości i jest, one są oficjalnie zdefiniowane, definicja jest europejska, ona pochodzi od amerykańskich ewolucjonistów, przeszła przez Engelsa do Stalina aż do Chińczyków i brzmi, że grupa etniczna, ten naród, minzu, czy narodowość, to jest taka grupa, która ma wspólne pochodzenie, wspólne terytorium, wspólny język, wspólną tożsamość kulturową oraz gospodarkę. I od razu powiem, że na przykład wymieniona tutaj przez pana grupa Miao, która jest absolutnie uznaną mniejszością chińską, nie spełnia żadnego z tych kryteriów. Niemniej jest uznaną mniejszością. I co jest, wydaje mi się, w tej chwili interesujące, to fakt, że ponieważ, o tym będziemy mówić w drugiej części debaty, ponieważ mamy te uznane mniejszości, one są też zrozumiałe dla grupy tej większościowej, która stanowi ponad 90%, czyli dla Hanów, to następuje taka coś, co określa się czasami mianem minzuizacji, czyli tworzenie się pewnych nowych tożsamości w oparciu o te oficjalnie uznane grupy. Tak? Że w pewnych kontekstach, zwłaszcza politycznych, wyróżnia się, ludzie zaczynają się bardziej przyznawać do tej swojej oficjalnej tożsamości, niż na przykład do swojej lokalnej tożsamości, w której wyrośnie. Tak? Która jest wciąż ważna, ale która jest ważna na poziomie bardzo, bardzo lokalnym. Tak? Bo zewnętrznie jest bardzo słabo zrozumiana. I na tej samej jakby podstawie, bardzo wielu w stosunkach, powiedzmy sobie, zewnętrznych, bardzo wielu z tych członków tych ludów na zewnątrz jednak przedstawi się w pewnym sensie jako Chińczycy, czy jako obywatele, ale to są Chińczycy w sensie obywatele Chińskiej Republiki Ludowej, a nie Hanowie. Tak. Ostatnią rzeczą, żeby nie przedłużać tej części wprowadzającej, właśnie chciałbym zaznaczyć, że ta większość hanowska jest też oczywiście pewnego rodzaju otworem, nie chcę powiedzieć sztucznym, ale na pewno andersonowskiej koncepcji wyobrażonym. Tak. Oni się od siebie niesamowicie różnią, oni inaczej gospodarują, inaczej mówią. W sumie naprawdę ich łączność i kulturowa jest czasami dosyć nikła. Niemniej, w tej chwili, ponieważ jest bardzo od 100 lat prawie, jest bardzo silne takie tworzenie właśnie, że Hanowie to jest naród, no w pewnym sensie to można powiedzieć, uwierzyli. I uwierzyli, że są wyraźnie różni od tych innych grup, z którymi żyją w tym jednym państwie. Może przekażę dalej, żeby nie wrócimy do pewnych kwestii na pewno przy dalszej rozmowie. No, na początku nie mamy jeszcze jakieś kontrowersje, oprócz tej dotyczącej Japonii. Pytanie do doktora Targosza. Panie doktorze, Mianma jest krajem, który jest targany konfliktami etnicznymi. I to nie jest kwestia ostatnich kilkunastu lat, są to mniej lub bardziej stałe konflikty. Główną grupą etniczną są Bamarowie, ale inne dosyć znaczące grupy to Shanka, Chinggakin. I te główne grupy, które są określone jako grupy krajowe, dzielą się na cały szereg mniejszych jeszcze podgrup. Mamy prawdziwy tygiel narodowościowy na tak małej przestrzeni, na tak małym obszarze. I takie dwie kwestie. Pierwsze, na ile może są, na jak bardzo są zróżnicowane te grupy mniejsze w obrębie tych głównych 8 czy tam 9 grup etnicznych. I w
gdzie zaczyna się podział, wrócę do tego my i oni, gdzie zaczyna się ten podział na my i oni? Czy on jest na tym poziomie tych głównych grup etnicznych, Bamarowie, Szan, Kaczyn, czy on już jest niżej? Czy te wszystkie konflikty, którymi jest targana Mianma, zaczynają się na poziomie rzeczywiście tych głównych grup, czy on zaczyna się na dużo niższym poziomie? Jakie są przyczyny? Przyczyny tych podziałów. Czy one są stricte etniczne, czy one są językowe, czy na to się nakładają w bardzo znaczącym stopniu podziały religijne? Gdzie są przyczyny tak krwawych, zapiekłych, długotrwałych konfliktów? I czy jest cokolwiek, co łączy te główne grupy etniczne? Czy jest jakieś wspólne spoiwo, które ma szansę przezwyciężyć przezwyciężyć baśnie etniczne? I czy w ogóle, uważa pan, że w ogóle jest możliwość myślenia o wspólnej mianmańskiej tożsamości narodowej? Albo birmańskiej, bo tutaj będziemy mieli być może drugą kontrowersję. Jasne, rozumiem. Dobrze, przede wszystkim bardzo się cieszę, że jestem tutaj w trzeciej kolejności. Cóż, panie profesorze i panowie doktorze. Ponieważ mówiąc o Birmie, mówimy o Azji Południowo-Wschodniej. Mówimy o regionie, który przez wieki tak naprawdę stanowił strefę wyborową pomiędzy właśnie Indiami i Chinami. I czerpał z kultury cywilizacji, czyli Indii, czy Chin, bardzo intensywnie. Jeśli chodzi o same takie zajawy państwowości, to mówimy o procesie indianizacji. Tutaj trzeba by było nawiązać do historyków francuskich, na przykład George Cadet, który właśnie stworzył pojęcie indianizacji, jeśli chodzi o region Azji Południowo-Wschodniej, wtedy jeszcze nazywany Indochinami. Co jest takiego istotnego? Istotnym faktem jest to, że w przypadku krajów Azji Południowo-Wschodniej pierwszą taką koncepcją, bardzo podstawową koncepcją mandali, czyli centrum władzy było właśnie takim miejscem, w którym ten władca mający półboski status miał najsilniejszą władzę. Oczywiście od tego centrum rozciągały się koncentryczne kręgi i ta władza władcy była coraz słabsza. Jest to bardzo ważne w przypadku Birmy, która tak, z jednej strony właśnie jest państwem, które przyjął dużo z Indii i z Chin, ale jednocześnie padło też ofiarą zachodniego, brytyjskiego kolonializmu. Granice, które zostały stworzone, jeśli chodzi o kolonie birmańskie, trzeba pamiętać, że Birma początkowo tak naprawdę nie była jakimś samodzielnym tworem, była prowincją Indii Brytyjskiej. Kwestia Biarki, czyli jakiejś trochę bardziej większej autonomii, jeśli chodzi o Birmę, to jest jeden okres tuż przed II wojną światową. I to właśnie sam schyłek. Wcześniej Birma była włączona właśnie w Indie. Granice, które stworzono na tej prowincji Indii Brytyjskich, zostały tak naprawdę stworzone arbitralnie przez kartografów właśnie w porcie William w Indiach. W konsekwencji właśnie tej rozciągnięcia władzy brytyjskiej, władzy kolonialnej nad Birmą, w obrębie państwa, które dzisiaj nazywamy Mianmą, znaczy się to zupełnie w innych tradycjach, które często nie miało żadnego związku, nawet z jakiejś relacji trybutalnej ze środkami władzy Birmy, tutaj mówimy o tych kolejnych dynastiach birmańskich. Siłą rzeczy ci ludzie nie mogli się czuć związani w żaden sposób z projektem państw, późniejszym projektem narodowym Birmańczyków. Chodzi mi tutaj o grupę dominującą Bama. Cała koncepcja w ogóle państwa birmańskiego to była zupełnie obca. Także to jest jedna kwestia, na której należy pamiętać. Kiedy mówimy ogólnie o Birmie jako o państwie, faktycznie funkcjonuje sztucznie w określonych granicach kolonialnych, które przerywały te więzy kulturowe, językowe. Widać to na przykład z chwilą, kiedy znajdujemy się na pograniczu birmańsko-chińskim, czy też na pograniczu birmańsko-indyjskim, kiedy te grupy mniejszości etnicznych, które mają bardzo silne poczucie własnej odmienności, są zakreślone tylko granicą, ale kontakty pomiędzy tymi grupami są wciąż ciągłe. Ja to mógłbym powiedzieć z własnego doświadczenia, świadomość, że granica birmańsko-chińska wciąż jest bardzo naprawdę dziurawa i te mniejszości mogą się swobodnie przemieszczać, mniej lub bardziej swobodnie pomiędzy właśnie granicą. Także to jest jedna kwestia. Jeśli chodzi o koncepcję narodowości,
tutaj definicja narodowej tożsamości, która została podana przez takiego Jerzego Waszyngtona w Wilnie, jak to się nazywa, Aung ojca Aung San Suu Kyi. A ja może sobie pozwolę zacytować. No, tak naprawdę ta definicja była bardzo zbliżona do definicji podanej przez Stalina, Marksa czy Lenina. I Aung San jeszcze w swoim manifestie pisanym dla Birmańskiej Partii Programu Socjalistycznego stwierdzał: naród jest kolektywnym terminem stosowanym dla określenia grupy ludzi niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, żyjących w bliskim kontakcie ze sobą i posiadających wspólne interesy i dzielących radości i zmartwienia w historycznych okresach. Także tak naprawdę jest ta wizja rodziny, jest ta wizja wspólnej krwi, jest wizja ras narodowych. To jest bardzo istotne w przypadku współczesnej firmy, że mówimy o rasach narodowych, ten język, narracja rządu mówi o rasach narodowych, to jest termin, który został przeniesiony do Wilmy przez antropologię brytyjską. Mówienie o rasie współcześnie w antropologii nie ma żadnego sensu, jako rozwinięcie jest kategoria naukowa. Ale dla Wilmańczyków, dla rządu wilmańskiego to wciąż jest jakby istotne. Kolejna rzecz, mówi się o wspólnocie krwi. I tak naprawdę, jeśli mówimy o wspólnocie w Wilmie, to mówimy o wspólnocie Bamarów. Bamarowie czują się wspólną częścią, zresztą grup etnicznych w Wilmie, często grupy etniczne się czują zupełnie niezwiązane z Bamarami. Także takie przykłady ze szkoły podstawowej, poemat Nasza krew. I tutaj taki cytat. W tym wierszu spadają takie słowa: uciekaj zło, nie masz się wystawiać na próbę naszej krwi, pokonamy wszelkich rebeliantów, czyli przedstawicieli grup etnicznych. Co pokazuje, że w okresie rządów wojskowej hunty, a również też współcześnie, po tej tak zwanej, w cudzysłowie, demokratyzacji, mniejszości etniczne wciąż cieszą się tylko warunkowym członkostwem w birmańskiej wspólnocie narodowej i traktowane są w sposób bardzo podejrzliwy. I jest to taka pewna rodzaju dominacja stworzonej przez hunty birmańskości. Przez hunty, przepraszam, birmańskości. Tak naprawdę Birmę, czy Miemę, można było określić jako etnokrację, czyli tak naprawdę jedna dominująca grupa etniczna próbuje narzucić swoją wizję państwa innym grupom etnicznym. Dziękuję bardzo. Etnokracja. To wspaniałe słowo, zwłaszcza w odniesieniu do Japonii, tak? Mamy do czynienia z państwem, na które patrząc z zewnątrz, panie dyrektorze, możemy mieć wrażenie, że jest absolutnym monolitem. Prawda, absolutnym monolitem etnicznym. Gdzieś na północ są Ainowie, na południu mamy archipelag Ryukyu z jego mieszkańcami, z dosyć wyraźną odmiennością i odrębnością, aczkolwiek nieuznawaną oficjalnie. Jest też trochę Koreańczyków, Chińczyków, tak, coraz więcej. Ale absolutna większość, ponad 98% to Japończycy właściwie, jak się mogli powiedzieć, czyli grupa Yamato. I teraz dwie kwestie. Pierwsza, czy rzeczywiście ta grupa Yamato jest tak bardzo skonsolidowana etnicznie, że pomimo tego, że tam są dialekty, że są pewne drobne różnice, większy dialekt pan, ale czy jest to jeden naród w rozumieniu naszym zachodnim, czy może jednak należy przyłożyć do tego inną miarę? I jaki jest stosunek Yamato do pozostałych grup etnicznych? I również, czy inne grupy etniczne, te nieliczne, albo nieliczne, zależy co, w jaki sposób, ale popatrzymy na grupę Yamato, jak one patrzą na tą dominującą grupę i czy w ogóle czują się częścią tego państwa, czy czują się pozostawieni na obrzeżach, czy nie czują żadnego związku, wspólnoty, czy czują się członkami narodu japońskiego, czy nie? Więc tak, zgadza się, że Japończycy wydają się bardzo monolitycznym narodem i w zasadzie mit monoetniczności stoi u podstawy mitu założycielskiego japońskiego narodu. Tym niemniej społeczeństwo Japonii jest całkiem złożone. Trudno tutaj jest mi rozgraniczyć dokładnie, kiedy mówimy tylko o innych społecznościach narodowych, które są po prostu społecznościami napływowymi. To są na przykład imigranci z Azji Południowo, z Azji Wschodniej, ostatnio z Wietnamu, z Filipin, z Indonezji. No, te społeczności się rozrastają i one oczywiście nie mogą pretendować do statusu mniejszości etnicznej. Ale mamy też mniejszości, które w zasadzie na takie miano zasługują. Z tym, że należy podkreślić, że Japonia stała się krajem wieloetnicznym wskutek
wskutek ekspansji kolonialnych, a więc stosunkowo niedawno stała się takim złożonym społeczeństwem. Nawet Ainowie i Rjukiuańczycy to są ludy, które zostały wchłonięte w czasach współczesnych, bo Hokkaido w czasach przedwspółczesnych tylko kawałeczek należał do Japonii, a północna część Hokkaido to były po prostu ziemie Ainów. Podobnie ma się sprawa z Okinawą, to było odrębne państwo. W zasadzie dopiero w czasach współczesnych Japonia faktycznie stała się krajem wieloetnicznym. Teraz tak. Jak Japończycy siebie definiują jako naród? Ja bym pragnął zwrócić uwagę na to, że Japończycy w gruncie rzeczy dość późno odkryli, że są ludem monoetnicznym. Dlaczego? No bo w jaki sposób my tworzymy tożsamość? Wtedy, kiedy obcujemy z innymi ludami. Ta konfrontacja, czy kontakty międzykulturowe, to jest to no, wymagany czynnik. Natomiast Japonia była krajem wyspiarskim i zawsze miała dość ograniczone kontakty z innymi ludami, więc dość późno zrodziła się ta świadomość, że my faktycznie jesteśmy jakimś jednym narodem. Japończycy w czasach przedwspółczesnych korzystali wiele z dorobku cywilizacji chińskiej, jak najbardziej. Tak. Zaczerpnęli także niektóre idee definiowania swojej własnej definiowania siebie. Mianowicie Japończycy zaczerpnęli z Chin ideę cywilizacji i barbarzyńcy. Tak? Chiny się zawsze uważały jako takie najbardziej cywilizowane państwo środka, otoczone przez barbarzyńców na północy, wschodzie, zachodzie. Wszystkie poszczególne grupy barbarzyńskie miały swoje nazwy. I to samo zrobili Japończycy. Też Japonia się uznała za najbardziej cywilizowane państwo, otoczone barbarzyńcami. Z tym, że nie miała kontaktu z tymi barbarzyńcami. W zasadzie jedyne kontakty, jakie utrzymywała, to były Ainowie. I te kontakty z Ainami pełniły no właśnie takie niesłychanie ważną rolę w tworzeniu tej tożsamości Japonii jako cywilizowanego państwa. Ainowie byli celowo barbaryzowani. Był tworzony taki wizerunek barbarzyńskich Ainów, ludzi stojących na niższym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Więc w ten sposób Japonia się próbowała definiować w czasach przedwspółczesnych i można by powiedzieć, że w czasach przedwspółczesnych tam, gdzie była cywilizacja japońska, czy kultura japońska, tam była Japonia. Granice geograficzne, przepraszam, nie zawsze się pokrywały, nie do końca się pokrywały z granicami państwa. Wymienię wyspy Amami na północy Ryukyu, które w zasadzie nie były japońskie, ale należały do tworzyły osobny krąg kulturowy, ale należały do państwa japońskiego i tam właśnie Japończycy mieli dość indywidualny stosunek do nich. Ale w zasadzie tam, gdzie było państwo japońskie, tam była cywilizacja japońska. No ale później w czasach współczesnych Japończycy faktycznie przyjęli z zachodu ideę narodu, także ideę etniczności ludu, no i na podstawie tego zaczęli tworzyć no, ten wizerunek narodu japońskiego. W czasach ekspansji kolonialnej było dość skomplikowane. Japończycy mieli bardzo ambiwalentny stosunek do poddanych w koloniach na Tajwanie i w Korei, czy to są Japończycy, czy nie. Ale po wojnie, kiedy Japonia została zdekolonizowana rękoma aliantów, Japończycy chcieli bardzo szybciutko pożegnać się z tym problemem i Japonia została pozbawiona wszystkich posiadłości kolonialnych i to dopomogło Japończykom dookreślić się jako monolityczny naród. I ten mit monoetniczności, czy mit homogeniczności jest takim fundamentem, jest takim mitem założycielskim
nowoczesnej Japonii, która odniosła spektakularny sukces. I mniejszości etniczne, a także mniejszości społeczne były przez wiele lat marginalizowane, ignorowane. Stanowisko rządu brzmiało, że w Japonii albo że nie ma mniejszości etnicznych, albo że może są tam jakaś grupa Ainów, ale w zasadzie nie ma z nimi żadnych problemów. I ta polityka zaczęła się zmieniać bardzo niedawno. Jedyną nacją, czy jedyną grupą, która została oficjalnie uznana za mniejszość, to są Ainowie, rok 2008 dopiero. Bardzo dziękuję Państwu. Myślę, że tutaj przydałoby się małe przepasowanie, ponieważ wstępnie było to spektrum od bardzo monoetnicznego państwa poprzez mniejsze rozdrobnienie i większe. Myślę, że tutaj jednak Chiny powinny się przesunąć bliżej ku Japonii, nie tylko dlatego, nie tylko z powodu mitu lub nie cywilizacyjnego. Natomiast myślę, że oddamy głos naszym komentatorom. Co Państwo sądzą o, co Pani sądzą o tym, jak wygląda z Pani punktu widzenia kwestia tożsamości etnicznej, kwestia narodu, narodowości tych naszych państw azjatyckich? Czy mają Pani jakieś pytania? Tak, dobrze, no to ja zacznę. Ja jestem dorobną, więc... Jeśli mogę coś powiedzieć, to będą to Indie. Natomiast przyszło mi oczywiście kilka takich punktów wspólnych, bo obecność Brytyjczyków, tak, narzucanie pewnej wizji. Pani profesor zaczęła tutaj od takiego rysu historycznego i pan też, kiedy wprowadzał temat, a propos Indii, zaczął od tej społeczności indoaryjskiej, tak, która jest zdecydowaną większością. Wydaje mi się, że trzeba też wspomnieć o innych dużych grupach, na przykład o Drawidach, czyli o całych Indiach Południowych, oraz o Indiach Północno-Wschodnich, gdzie mamy ludy raz, że etnicznie inne, a dwa, też wizualnie zupełnie różne. I o ile Aryowie, powiedzmy sobie, z północy i Dravidowie z południa, jeśli na nie spojrzymy, mogą się różnić lekkim, nie wiem, innym stopniem koloru skóry, to jeśli przyłożyć ich do mieszkańców Indii Północno-Wschodnich, różnica jest ogromna. A wracając do wizji państwa, to wydaje mi się, że też warto wspomnieć o tym, że w ogóle Indie jako państwo to jest twór swego rodzaju sztuczny, tak? Bo mówimy o organizmie powołanym w roku 1947, wydzielonym według klucza religijnego, jakby nie było. Wielki tygiel kulturowy, językowy, etniczny, chociaż wydaje mi się, że o etnicznym najrzadziej się obecnie mówi, bo jeśli mówimy, tutaj konflikty będą chyba sprowadzane do tego tematu, to będą na tle religijnym. Hinduiści, muzułmanie, nie wiem, Indie, Pakistan, tak? Ale kwestie etniczne też są istotne, bo jeśli popatrzymy na północ Indii, a południe, czyli Aryowie, a Dravidowie, mamy kwestię języka. Tworzy się państwo indyjskie, tak, republika w 1947, pierwszy premier, czyli Jawaharlal Nehru, ma wizję takiego państwa panicestowego, gdzie te różne tradycje będą na siebie zachodzić, uzupełniać się. On oczywiście się inspiruje i troszeczkę socjalizmem i tak dalej, i tak dalej. I ten kraj istnieje do tej pory, ale jeżeli się przyjrzymy, to struktury są narzucane z góry. Kiedy jest się w Indiach, w okolicach takich pogranicznych, rzuca się w oczy ogromna ilość wielkich billboardów, gdzie po angielsku jest napisane I love my India. Mnie się wydaje, że to jest wiele mówiące. To ma wszystkim przypominać. Jesteście różni, mówicie w innych językach, wiecie co innego, ubieracie się inaczej, inaczej wyglądacie, ale tworzycie jeden naród. Tylko. Czy ten naród jest monolitem? Absolutnie nie jest. Tam chyba możemy mówić bardziej o takich regionalnych, lokalnych patriotyzmach. Aczkolwiek pewne zamachy, powiedziałabym, są, bo weźmy pod uwagę na przykład cały ruch związany z hindutwą, tak? Czyli tą ideą hinduskości, Indii jako kraj hinduski leżący za Indusem i opierający się na tradycji sanskryckiej. Czyli jest to wizja bardzo ograniczająca, bo skoro tradycja sanskrycka to już nie drawidyjska i to już nie północny wschód. Te ruchy, one się narodziły na początku XX wieku na fali walki oczywiście z kolonializmem, tak? Ale dziś są bardzo mocne, zresztą tak jak na całym świecie, powiedziałabym. Dodajmy, że dzisiaj jeszcze dzień zliczania i
wyboru pokazują, że właśnie Rosji prawdopodobnie zaskoczy wszystkich bardzo dobrymi notowaniami. To znaczy, że to się wzmocni jeszcze właśnie ten taki przechył ku takiej jakby wewnętrznej ksenofobii. To można nazwać, bo to jest rozgrywane. Lutwa jest rozgrywaniem pomiędzy. I tu odstaje bardzo mocno południe, bo wiem, że jakiś czas temu sprawdzałam szacunki, no i wynikało z tego, że na południu kongres próbuje i pytanie w indyjskiej gazecie postawione brzmiało, czy to ze względu na edukację, bo Kerala to jest jedyny stan w Indiach, gdzie piśmienność sięga 99%, a może nawet 100. Czy to się jakoś przekłada na te wybory? Nieważne, prawda, w razie zmierzam do tego, mówiąc o czasach współczesnych, że ta wizja jest narzucona z góry, wydawałaby się niemożliwa, a jednak cały czas w pewien sposób funkcjonuje, chociaż Państwu teraz właśnie od lat 90. znowu powiedziałabym tamte wydarzenia w Ajotki z przechyłem w stronę hinduizmu przypomina ciągle o tym, tak? Że jesteśmy wspólnym narodem. I teraz nie wiem, jak się dyskusja potoczy, bo ja bym chciała powiedzieć kilka słów na temat Indii Północno-Wschodniej, właśnie, które wydają mi się zupełnie tutaj inną krainą. Nie, bo nie wiem. Bardzo prosimy. A propos Indii Północno-Wschodniej, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, bo to, o czym mówiłam wcześniej, choćby ten wygląd, tak? Północ, południe, pomijamy różnice kulturowe, językowe, no języki drawidyjskie, a indoeuropejskie to tak jak inaczej drawidyjskie i nasz język polski, taka jest różnica, tak? A ci ludzie jakby funkcjonują w obrębie jednego kraju, mimo wszystko wizualnie są tacy sami, podzielają pewne tradycje, natomiast Indie Północno-Wschodnie, 7 stanów nazywanych 7 siostrami, które tam leżą na pograniczu z Birmą. To są okolice, gdzie 90-80% stanowi ludność mongoloidalna, powiedziałabym, pod względem wizualnym, języki sino-tybetańskie, tam Khmer i tak dalej, i tak dalej. I teraz ludność ta raz, że nominalnie to Nagalat, Mizoram i tak dalej, to są chrześcijanie, protestanci, bo misjonarze bardzo mocno tam działali, w związku z tym, że od razu założono kraina dzika, przez nikogo nie odkryta, łatwo nam będzie ich nawrócić. Druga rzecz, czy naprawdę to protestanci, czy to jest raczej nominalna łatka, tak? Bo tradycje miejscowe bardzo silne, chociaż rugowano w lat 80., teraz przez drugie, trzecie pokolenie tak naprawdę tych konwertowanych na chrześcijaństwo. I druga rzecz, ten wygląd. W interiorze indyjskim, powiedziałabym, mówi się o tych Indusach z północnego wschodu, Chińczyki bądź żółtki, powiedzmy sobie. Ludzie z północnego wschodu są bardzo dobrze wykształceni, bo zazwyczaj edukowani byli w szkołach chrześcijańskich z angielskim jako medium, tak? Przyjeżdżają na studia już potem do Delhi najczęściej, teraz coraz częściej też widać ich na południu. I co? Mają problemy ze znalezieniem mieszkania. Dlaczego? Bo jedzenie, które jedzą, pachnie inaczej niż to, do którego wszyscy dookoła są przyzwyczajeni. No bo bambuszuc i tak dalej. Nawet nie chodzi o wieprzowinę, ale bambuszuc śmierdzące. Ze względu na te zawiłości kulturowe, tak? Czyli te wierzenia plemienne i to chrześcijaństwo, dziewczyny są na pewno łatwe. Taka trochę naszych poprzednich debat. Tworzą tak naprawdę enklawy w Delhi, mieszkają razem wspólnie, bo nie mają szansy na to, żeby się gdzieś to społeczeństwo wpisać. I tą dyskryminację widać też nawet na poziomie czy a propos kwestii zatrudnienia, bo są dobrze wykształceni, mówią angielskim bez akcentu tego mocnego, więc wydawałoby się, że droga do kariery prosta, ale są badania, które wskazują, że tylko pewne sektory są zainteresowani tymi ludźmi. Jakie sektory? Turystyka, bo pani z północnego wschodu wygląda bardzo egzotycznie, duże podróże, call center, bo ten angielski bez akcentu. No i chyba to by było na tyle, czyli znowu egzotyka tylko i wyłącznie daje im jakąś szansę na pracę w Indiach. Poza tym, więc myślę, że to jest taka część Indii, o której się zapomina i niewiele mówi, ale ona chyba najbardziej jakby uwypukla te problemy etniczne. Pomijam kwestie polityczne tego typu, że tamte tereny mają bardzo silne tendencje, tak, na Galland i tak dalej, dopiero chyba ze 2 lata temu zniesiono ograniczenia dotyczące turystyki, tak, teraz można tam jechać. Od tak po prostu jeszcze 2-3 lata temu trzeba było to wszystko zgłaszać i tak dalej, więc te strony w związku z tym nie odkryły.
różnych procesów i dyskryminacji na tle etnicznym. Tak, ja bym chciała się odnieść tak naprawdę do Japonii ze względu na to, że jestem japońską i parę rzeczy przyszło mi do głowy, kiedy pan doktor opowiadał o tutaj różnych rzeczach. Oczywiście zgadzam się z tym, że początków narodu japońskiego możemy szukać w XIX wieku, tak jak takiego narodu w rozumieniu właśnie zachodnim. Przy czym pewnego rodzaju wykluczenia one były już wcześniej. Pewna próba definicji tożsamości Yamato pojawiła się wcześniej, chociażby w okresie reformowania państwa japońskiego jeszcze przed VII wiekiem. Mamy do czynienia z grupami, które były definiowane jako Yamato, czyli jako tych, którzy pochodzą właśnie od tej mitycznej założycielki i później wszystko zeszło. Z kolei mamy próby definicji państwa Yamato, państwowości Yamato, jak się bardzo często mówi, w opozycji na przykład do Kumaso, którzy byli na Kyushu, którzy byli grupą etniczną zupełnie różną od grupy Yamato i która to grupa spotkała się z niemalże całkowitym, jeśli nie wytępieniem, to na pewno wchłonięciem przez późniejszą właśnie grupę Yamato, która się rozrosła na cały ten teren i dochodziło do bardzo ciekawego sposobu rozwiązania właśnie problemu ludności Kumaso. Dochodziło do demonizacji tych przeciwników. Stąd mamy właśnie ideał tego pająka ziemnego, z którym dzielni bohaterowie Yamato walczyli i oczywiście wygrywali, czyli mamy takie przełożenie tych mniejszości etnicznych, które zostały już nawet nie potraktowane jako ludzie, tylko zostały potraktowane jako istoty nieludzkie, istoty demoniczne, które no, żywiły się krwią zwyczajnych ludzi. Więc mi się wydaje, że możemy sięgnąć troszeczkę dalej niż nawet XIX wiek do prób definicji, do takich pradefinicji tak naprawdę, kim jesteśmy i co nas definiuje. Właśnie taką główną linią definicyjną właśnie było pochodzenie od bóstw, od bogów, skąd ta ziemia japońska również była w pewien sposób uświęcona. Dlatego też Dejima była wyspą sztuczną, na której przebywali obcokrajowcy właśnie przy Nagasaki. Z tego względu, że właśnie obcokrajowcy nie deptali tej świętej ziemi japońskiej. Więc mi się wydaje, że ta ziemia tak naprawdę jest takim jednym z elementów bardzo ważnych w konstruowaniu tożsamości japońskiej, tożsamości etnicznej, bo nie wiem, czy tak naprawdę możemy mówić jeszcze o narodzie. No, z problemem narodu to wiadomo, tutaj wynikły różne problemy, że czy faktycznie kiedy możemy mówić o narodzie, o mniejszości narodowej i tak dalej. I tak mi się jeszcze tylko przypomniało, że było wspomnienie o Ainach. Ainowie też byli zawsze traktowani jako, no właśnie jako barbarzyńcy, jako osoby, które niekoniecznie należą do narodu japońskiego. I w kwietniu tego roku, w kwietniu 2019 roku wyszła ustawa, która ostatecznie podkreśliła status mniejszości etnicznej, Ainów jako mniejszości etnicznej. A żeby dodać, być może ta ustawa jest pewnego rodzaju odpowiedzią na to, co się stało w październiku 2018 roku, ponieważ w październiku 2018 roku grupa naukowców japońskich, znaczy to nie jest jakaś taka grupa bardzo liczna, ale oni są głośni, więc w związku z tym oni się więcej mówi, oni się więcej słyszy. Grupa naukowców japońskich podpisała pismo wystosowane do ONZ-u, które to pismo było odpowiedzią na raport Komitetu do Spraw Eliminacji Dyskryminacji Rasowej. I w tymże liście, który został napisany przez polityków, przez naukowców japońskich, oni wyraźnie, bo ja ten list nawet ze sobą tutaj mam, oni odnosili się bezpośrednio do mieszkańców wyspy Ryukyu i do Ainów, twierdząc, że na przykład mieszkańcy, że według ich raportu, że oni mają swój własny raport, według ich raportu z kolei mieszkańcy Ryukyu w ogóle nie czują się i w ogóle się nie określają jako rdzenni mieszkańcy danych terenów, tylko się identyfikują jako Japończycy. Co oczywiście stoi w sprzeczności z tym, co się podaje tak naprawdę ze źródeł zewnętrznych, kiedy parę lat temu nawet było bardzo głośno o żądaniu statusu półniezależnego ośrodka politycznego na wzór Szkocji. Tam pojawiały się takie głosy, które nawoływałyby do tego, żeby wyspy Ryukyu posiadały jakiś swój, chociażby nawet własny parlament związany z parlamentem tokijskim, ale jednak odseparowany. I z kolei o Ainach jest dokładnie tak samo w tym liście naukowców. List po prostu mówi, że
Ainowie nie są mniejszością etniczną w Japonii z tego względu, że mniejszość etniczna jest definiowana jako ta, której tereny zostały ukradzione. Tak naukowcy, właśnie ci, którzy podpisali się, tam było to bodajże trzech naukowców, którzy się podpisali, że mniejszość etniczna jest dopiero wówczas, kiedy te tereny zostały ukradzione przez tę dominującą większość. Tereny Ainów nigdy nie zostały ukradzione. Tak to po prostu... W każdym razie dostali wyraźnie na piśmie, że one nie zostały ukradzione przez japoński rząd. W związku z tym nie możemy mówić w ogóle o mniejszości etnicznej ainuskiej, którzy są po prostu Japończykami, można powiedzieć, dziada pradziada. Więc to jest taka kwestia również posiadania własnych definicji pewnych, pewnych pojęć. Tak jak tutaj mamy wypracowaną definicję pojęcia mniejszości etnicznej właśnie przez grupę naukowców. I jeszcze tylko tak na sam koniec chciałabym dodać o grupie, tutaj się też pojawiło, być może będzie później mowa o grupie Zainichi, czyli o grupie tych mniejszości etnicznych, które w Japonii od jakiegoś dłuższego czasu przebywają. Czyli o tych, którzy nie przybyli w ostatnich latach po 2000 roku, czyli są nazywani właśnie tymi nowo przybyłymi albo tymi krótkoterminowymi, tylko mamy do czynienia z tą mniejszością, tymi mniejszościami. Z czasów kolonialnych. Z czasów kolonialnych, dokładnie jeszcze. Ja mówię się potem chwilę. Więc tak mi się wydaje, że może o Zainichi jeszcze sobie porozmawiamy, bo to jest bardzo interesujący i bardzo w pewien sposób bolesny temat do rozmowy. I tak naprawdę to byłyby takie wszystkie spostrzeżenia, które mi się nasunęły na myśl. To chyba za chwilkę będziemy mieli tą okazję, bo bardzo proszę, oddaję Państwu teraz, oddaję Państwu głos. Pytania, czy mają Państwo pytania do siebie na zdanie, do dokumentatora? Ja chciałbym się jeszcze odnieść troszeczkę do tej kwestii, jak Japończycy się definiowali właśnie u zarania dziejów państwa. Yamako pani wspomniała o ludzie Kumaso. Można to też wspomnieć o ludzie Emishi. Lud Emishi, który zamieszkiwał północne terytoria Japonii, północne Honshu, i taka oficjalna narracja historyczna mówi, że kiedy Japonia się jeden zmoczyła, że zerknęła ten lud Emishi na Hokkaido i ci Emishi to byli Ainowie. Że współcześni Ainowie to dawni Emishi. A rzeczywistość była bardziej skomplikowana, bo ten lud Emishi to byli owszem Ainowie, ale w ogóle wszyscy mieszkańcy północnej Japonii, także rdzenni Japończycy, którzy jeszcze się nie poddali władzy cesarskiej i którzy jeszcze nie przyswoili tej japońskiej, czy powiedzmy tej wyższej cywilizacji. Więc to kryterium kultury czy cywilizacji właśnie było tutaj kluczowe dla definiowania się narodu, znaczy ludu japońskiego. I oczywiście w późniejszych latach, w wiekach też Japończycy mieli przecież kontakty z Chinami, była inwazja mongolska i jednak Japończycy utrzymywali kontakty i z Koreą, i z Europejczykami, ale te kontakty jednak były dużo słabsze w porównaniu niż to, co się działo w Chinach, gdzie te poszczególne grupy, ludy wchodziły w interakcje i łatwiej było się definiować, kim my jesteśmy. A ja mam pytanie do pana Zemanka jeszcze. Nawiązując do czasów właśnie przedwspółczesnych, do dawnych Chin, czy zgodziłby się pan, że kryterium chińskości było posiadanie nazwiska jednoznakowego? Nie. To na pewno nie, ponieważ wśród najwybitniejszych przedstawicieli, takich też definiujących, jednych z tych, którzy definiowali chińskość, na przykład największy pierwszy kronikarz chiński ma nazwisko dwuznakowe. Syma Cie, Syma jest nazwiskiem. Więc to nie. Natomiast jeśli chodzi o to właśnie, kim jest ten Chińczyk w czasach przednowoczesnych, to jest myślę, że rzecz bardzo warta tutaj zaznaczenia. Bo pojawiły nam się tutaj takie dwa bardzo ciekawe pojęcia. Mianowicie kwestia pewnej rasy albo krwi. Tak? I tutaj w przypadku Chin właśnie to pojęcie jest strasznie, byłoby bardzo trudne w jakikolwiek sposób do obronienia. No właśnie ze względu na to, że jest ta mnogość tych ludów, że te kontakty były wielorakie, prawda, że cały czas jacyś na północy najeźdźcy najeżdżali i zostawiali trochę krwi. Skąd obecnie wyszła bardzo interesująca rzecz w badaniach genetycznych, otóż okazuje się, że północni Chińczycy i południowi Chińczycy mają mniej więcej połowę genów wspólnych.
Natomiast południowi Chińczycy mają drugą połowę genów wspólnie, bardzo ogólnie, z ludami północnoazjatyckimi. Natomiast północni Chińczycy mają tą drugą połowę genów wspólnych z ludami północnoazjatyckimi, z Mongołami i tak dalej. Ale to jest to oczywiście, to jest taka, powiedzmy sobie, ciekawostka, która rzuca tylko pewne światło na to, jak bardzo jakiekolwiek kryteria krwi są wycięci nonsensowe. No i oczywiście druga rzecz, która tutaj się też pojawia, to kryterium ziemi granic. Tak? I tutaj właściwie Japonia jest jedynym krajem, który mógł w jakiś sposób mieć naturalne granice, no dlatego, że ten lud wypełnił je, ta cywilizacja wypełniła to, co mogła wypełnić, no i zatrzymała się w morzu. Tak, do czasów przednowoczesnych nie przeprowadziła ekspansji dalszej. Chińczycy na przykład, no, mieli te granice były takie bardzo płynne. One się przesuwały tak po 1000, po 2000 kilometrów w domu, w tamtą stronę. Tak? Raz sięgali aż po Persję, a raz sięgali aż po Jangtsy. Tak? No, więc tak, no właśnie, lekko liczą 6000 kilometrów przesunięcia granic. Więc gdzie są ci właśnie przednowocześni Chińczycy? I tutaj, no i tu są to pojęcie cywilizacji i kultury jest strasznie istotne, prawda? Że w pewnym sensie Chińczykiem, takim rdzennym, prawdziwym, super Chińczykiem, w cudzysłowie, wzorcowy Chińczyk, ale nazwijmy go Chińczykiem modelowym, prawda? Jest ten, który jest wykształcony według wzorców konfucjańskich, zna rytuały, zna kulturę, wie jak się zachować, tak? A cała reszta to są coraz bardziej mniej cywilizowani ludzie i to jest taka bardzo płynna skala od popa chińskiego, który wie jak się zachować, ale nie wie dlaczego, aż po takiego człowieka, który jeszcze jakieś tam może cześć przodków oddaje na wzór podobny chińskim, ale tylko troszkę, aż gdzieś, no aż po ludy zupełnie obce. Tylko że właśnie znowu tacy, to kryterium znowu jest strasznie trudne do zastosowania. I nijak nie przystaje do kryterium współczesnego, ponieważ znowu na przykład taki Koreańczyk, czy Koreańczycy w ogóle, byliby dużo, dużo bliżej tej kulturowej definicji Chińczyka, niż ludy, które w obrębie państwa chińskiego przez 1000 lat pozostawały, jak no, na przykład właśnie ci północni Mongolowie. I no właśnie, ten przednowoczesny Chińczyk, a ten współczesny Chińczyk, to są dwa bardzo, bardzo trudne do połączenia pojęcia. Dobrze, chciałem się odnieść do kwestii Indii północno-wschodnich, bo to jest bardzo mi bliski temat. Czuję, że jest mi bardzo bliski. Ja zajmuję się głównie badaniami nad Azją Południowo-Wschodnią. W przypadku studiów nad Azją Południowo-Wschodnią tak naprawdę mówi się o takim regionie jak Zomia, zwłaszcza w antropologii. Ten region Zomia wyciąga się od tak naprawdę Chin południowo-zachodnich aż po Indie, właśnie północno-wschodnie. I widzi się pewną językową, kulturową, może nie jest to oczywiście jest to bardzo złożony region etnicznie, językowy i tak dalej, ale pewne cechy wspólne. Także właśnie to jest interesujące, że Birma jako taka jest tym krajem, który się dokładnie pomiędzy dwoma państwami. Tak, te kwestie etniczne właśnie zwracają nam uwagę na to, że tak naprawdę granice są sztuczne. Granice są stworzone czysto na mapie i w obrębie tych granic, może niekoniecznie rysowane odmienniki, tworzą się właśnie różne tożsamości. Mogę coś jeszcze dodać? Bo słucham i przychodzą mi pomysły do głowy. A propos granic naturalnych, to w przypadku Indii, jakby nie było, mamy Himalaja północy. Tylko, czy one wyznaczają granice narodów państwa, czy właśnie cywilizacji? Cywilizacji to jest. Ale też nie by było tak spojrzeć, mamy górę, mamy ocean. Także to myślę, że cywilizacja z nimi, absolutnie. I bierze się, trzymają, już gorzej, nie? Nie się gdzieś rozmywają. No, panie doktorze, rząd chiński z panem by się bardzo nie zgodził, zwłaszcza co tych różnic. A, północ, południe. Dosyć dobrze, zaczynam żyć niebezpiecznie. Wewnątrz separatyzm. I a propos jeszcze Zomii, bo ja o tym nie słyszałam wcześniej. Moja ignorancja pewnie, ale przyszło mi właśnie do głowy, to jest obserwacji, bo byłam na Galancie, tak jak wspomniałam wcześniej, kilka miesięcy temu. Obecna młodzież, nakska, ona spogląda albo na zachód, albo w stronę Korei. W sensie ogląda się temy koreańskie i słucha K-popu, tak? I pod Kohimą, czyli stolicą Nagalandu, raz w roku, zimą, odbywa się wielki festiwal. Nazywa się Hongil Festival i odbywają się na głowie z całej okolicy. Przez 10 dni można zapoznać się z całym dziedzictwem kulturowym, tak? Nakskim. Ale są też gwiazdy zapraszane. Kto to
wodę z Korei. Jeśli chodzi właśnie o kulturę i ten obraz grup etnicznych z północno-wschodnich Indii, pamiętam, że Jeet Tae, nie wiem, czy to wymawiam, pisarz indyjski, współczesny, Mumbai, tak, czyli Bombaju, prawda, kiedyś. On właśnie w jego powieści Narkopolis jest postać właśnie tak naprawdę transseksualnej osoby, która pochodzi właśnie z Indii północno-wschodnich. I wygląda jak Chińczyk, jednocześnie jest bardzo blisko zaprzyjaźniona z imigrantem z Chin, byłym oficerem Gumindangu, który mieszka tam, no wiadomo, w Mumbai, w Kalkucie są jeszcze te pozostałości tych Chinatown, prawda? W Kalkucie jeszcze to Chinatown tak naprawdę jest jeszcze po brytyjskie, zamieszkane przez Hakka, także to jest takie interesujące. I właśnie to naprawdę pytanie do pani, jak wygląda ten obraz w takiej współczesnej popkulturze ludzi, bo ja mam świadomość, że mówi się o nich, o Chińczykach, miałem nawet takiego kolegę, z którym studiowałem w Chinach i on był właśnie wschodnim i powiedział, że on już ma dość tego, że jest nazywany Chińczykiem, a tego coś, że on będzie studiował w Chinach. Będzie trochę łatwiej, a tak zewnętrznie wygląda rzeczywiście bliżej Chinom niż Indiom i nie wpadł, że on jest tak. Znaczy do głowy przychodzi mi tylko jeden przykład i to może nie do końca popkultura, bo raczej film wyższych lotów. Chodzi mi o film Fire, Lipimechty, który generalnie kręci się wokół takiego wątku powiedzmy sobie lesbijskiego, natomiast mamy dwóch braci, jeden troszeczkę starszy, małżeństwo trwa od wielu lat, natomiast on się odsuwa od żony, ponieważ zainspirował się pewnym guru, więc musi podjąć się celibatu. I drugi młodszy brat, który właśnie się żeni, małżeństwo było aranżowane i od początku dowiadujemy się, że ma kochankę. Generalnie wszyscy o tym wiedzą poza jego młodą żoną, która się dowiaduje kilka dni później, skąd jest kochanka z północnego wschodu. Jakby to jest naturalne, wydaje mi się, w tym kontekście. Czytałam jedną taką właśnie książkę napisaną przez antropologa, który skupiał się na temacie dyskryminacji. I to tam czytałam właśnie o tym, że ci ludzie mają problem z wynajmowaniem mieszkań, ze znalezieniem pracy i tak dalej, ale to widać całym okiem, bo na przykład mój mąż przez kilka lat uczył polskiego na Uniwersytecie w Delhi i w swojej grupie miał dziewczyny z Nagarzu właśnie i one często opowiadały o tym. Jedna z nich nawet dostała pracę w korporacji w Maharashtrze, ale po kilku latach zrezygnowała, uciekła do siebie do Naganoty, stwierdziła, że ma dosyć tego traktowania. Ja bym chciała troszkę zmienić perspektywę, bo tak, żebyśmy się trochę pomocowali z tym, co takie ogólne jednak, bo żeby ten lot, z lotu ptaka na to jakoś tam trochę spojrzeć. I myślę, że warto zacząć gdzieś odnosić się do tego, jak sami ludzie stamtąd konceptualizują to, co my tu w naszych okolicach nazywamy narodem, czy w ogóle to im spędza powiedzmy już dawno sens powiek, czy to jest bardzo świeża, politycznie obecnie bardzo taka fajna kategoria, bo można coś tym rozegrać. No i przychodzi mi jako taki antypolityczny przykład filozof, myśliciel, artysta, poeta, pedagog, Bengalczyk, czyli reprezentant drugiej co do znaczenia, można powiedzieć, na taki subnarodu indyjskiego, który ma bardzo bogatą literaturę i swoistą kulturę, mentalność swoistą. No i tam się wydarzył renesans indyjski w tych rejonach, co jest nie bez znaczenia, że tam ten ferment jakby rzeczywiście był najgorętszy, który w ostatecznym rozrachunku przyniósł Indiom jakieś tam, czy dał to przygotowanie do niepodległości. No i co też nasz Rabindranath Tagore, czyli Rabindranath Tagore, jak go tutaj nazywamy, ciekawego miał do powiedzenia. On na różne tematy pisał, ale właśnie to, o czym chcę powiedzieć, odnosi się do pojęcia nacjonalizmu. To są lata naste, początek XX wieku i przemyśliwując te kwestie, w
bo to był motyw, który w Indiach się od początku XIX wieku gdzieś tam wykluwał. Czy Indie mogą sobie wypracować coś, co będzie tą wspólną płaszczyzną, a tylko to może im dać szansę na jakieś no, bardziej efektywne polityczne odzyskanie niepodległości, odszepnięcie się z kolonizacji. A więc próbowali ten naród jakby skonceptualizować, mimo tych i strukturalnych, i regionalnych, i rozmaitych innych olbrzymich jakby wręcz przepaści między tymi grupami społecznymi. No i to, co przyszło do głowy temu Bengalczykowi, to stwierdzenie, że najważniejszy w funkcjonowaniu tej społeczności, myślę, że tutaj możemy to powiedzieć o Indiach w ogóle, jako cywilizacyjnym jakimś obszarze wpływów, najważniejsze jest społeczeństwo, które jest właśnie taką siecią bardzo różnorodnie powiązanych jednostek i później całych rodzin, grup. A naród, i to jest coś, co jest tkanką organiczną, czyli tego się nie tworzy, to jest. To się najwyżej jakby tak lub inaczej prosperuje, trochę podupada. Tymczasem naród jest absolutnie według niego wypreparowaną, wydestylowaną sztucznością, która jest wtórnie po prostu propagandą wtłoczana. I w tym sensie do samego pojęcia narodu jako czegoś, co może ratować właśnie na przykład w chwili opresji, bo brak niepodległości, miał bardzo dużą taką rezerwę, tak bym powiedziała. Niestety nie pamiętają o tym współcześni politycy indyjscy, bo o tym społeczeństwie jako wartości właśnie, takiej wartości też no, i politycznej ostatecznie jakoś, mało się mówi, tak? Czyli zasłania nam horyzont to pojęcie, które my najpierw wytwarzamy, wypreparowujemy w sposób taki, no, arbitralny, no i później się do niego odnosimy i porównujemy, kto pasuje do tego szablonu, prawda? No i on był bardzo tutaj tym mocno zaniepokojony i ten głos jego, taki memento, gdzieś tam sobie pobrzmiewa. Dodam tylko, że kiedy w Polsce w tamtym czasie ten tekst dosyć szybko został wytłumaczony, kiedy się pojawił w Polsce, nie miał dobrego też przyjęcia. No wiemy dlaczego. Ciekawe jest to, że w Indiach te ruchy narodowościowe, te doznania, o których Pani mówi, one się narodziły jakby z inspiracji obecnością Brytyjczyków i rodziły się w środowiskach edukowanych przez Brytyjczyków. Tak, to jest, dokładnie. To często Pan było samo. Wydaje się, wszystkich pytań. Tak. To jest to samo. Na szybko tak mi przyszły dwie myśli teraz, jak Pani Profesor mówiła. To jest definicja obcości tak naprawdę i bardzo ładnie obcość zdefiniował Vattenfels, który mówił, że obcość jest to brak przynależności do pewnego my, czyli jest to właśnie takiego rodzaju wykluczenie. On to po prostu na to patrzył fenomenologicznie trochę. Przyszła mi do głowy tutaj, jak Pan Doktor mówił o tym modelowym Chińczyku, o tej genetycznej i tak dalej, o tej czystości krwi. Ta czystość krwi w Japonii również istniała. Mieliśmy do czynienia z rasą japońską, która została sztucznie stworzona. Badania bodajże w latach 90. właśnie też genetyczne udowodniły, że mniej więcej od 30-40% genomu japońskiego jest zbliżonego do genomu koreańskiego. No to oczywiście o tym się głośno nie mówi, ale to tak jest niestety. I problem pojawił się, nawiązuje do tego, co się stało w 2017 bodajże roku, albo w 2018, nie pamiętam. Kyoto zostało oblepione plakatami przedstawiającymi taką twarz Japonki, znaczy Japonki, wszyscy myśleli, że jest Japonka. I na plakacie było hasło, jak dobrze, że jestem Japończykiem. Problem tylko pojawił się wówczas. Tak, to było takie nihon jindai okatta. Całe plakaty były sponsorowane przez Stowarzyszenie Świątyń Sintoistycznych, Dzień Japończyk, więc to już też ma takie pewne naleciałości. Problem pojawił się, kiedy jeden z użytkowników internetu odkrył, że modelką jest Chinka. Więc plakaty zaczęły być zrywane totalnie. Więc mamy do czynienia w dalszym ciągu z tym, z tą niechęcią. Tak. Ja jest bardzo źle się czuję z tym, że muszę Państwu przerwać tą wymianę zdania, bo jest ona bardzo interesująca. Niestety mamy ograniczone zasoby czasowe, jak zawsze. Dlatego chciałbym przejść do drugiej części,
która jest być może bardziej kontrowersyjna nawet niż pierwsza, ale chyba skłania do, być może skłoni nas do bardziej wyraźnego określenia tego poczucia medioni, ponieważ jest to kwestia stosunku państwa, czyli jak na to nie patrzy organizacji, która jest oparta na pewnym przymusie, w stosunku do społeczeństwa, do narodu czy do grupy etnicznej. I w tym panelu przewodnimi tematami, przewodnimi motywami, które moglibyśmy poruszyć, to jest jak państwo traktuje społeczne mniejszości narodowe, czy jest to poszanowanie praw, czy raczej mniejszości narodowe w służbie państwa, czy ignorowanie istnienia i istnienia i praw mniejszości narodowych, czy w ogóle mniejszości narodowe mają jakiekolwiek prawa formalne, czy mają zagwarantowane poszanowanie swojej odrębności i jaką pozycję państwo zajmuje w konfliktach, sporach, w konfliktach i sporach na tle etnicznym. I znów pozwolę sobie zacząć bardziej profesor. Indie są państwem federacyjnym. Granice poszczególnych stanów w jakimś tam stopniu były wyznaczane z punktu widzenia kryterium językowego, więc w obrębie tych stanów mamy chyba ponad 20 języków, 22 języki urzędowe, więc do jakiego stopnia to, że Stany zostały poukładane mniej więcej według kryterium językowego, wpływa na poszanowanie praw mniejszości etnicznych, a na ile jest to wręcz kontrproduktywne? Czy te grupy etniczne, które w danym stanie mają przewagę, nie wykorzystują swojej pozycji do tego, żeby ciemiężyć mniejsze grupy etniczne? Czy w wielu miejscach jak mamy do czynienia z konfliktami etnicznymi? Kaszmir, Pendżab, Assam, Gujarat. Do pewnego stopnia można też przyjąć, że partyzantka maoistowska też ma podłoże etniczne. Jaki stosunek mają grupy etniczne, może społeczności, to można przedyskutować, do państwa jako do całości oraz do władz lokalnych? Czy uważają władze lokalne za swojego opiekuna, czy władze centralne za swoje wsparcie, czy wręcz przeciwnie, czy traktują go jako opresora? I czy w ogóle, wracając do tego, co państwo powiedzieli tutaj o tej indyjskości, którą tworzyli jeszcze Brytyjczycy, na przykład w latach 30. poprzez ustanowienie specjalnych szkół, które miały kształcić elitę indyjską, trochę wyrwaną z tego kontekstu etnicznego i patrzącą z góry, z lotu ptaka na państwo indyjskie, czy jest możliwość patriotyzmu indyjskiego bez Hindutów? Zdecydowanie tak, stanowczo, absolutnie tak, to od końca zacznę, bo ten patriotyzm, choćby czy może solidarność kulturowo-cywilizacyjna jest widoczna na każdym kroku, kiedy Hindusi tworzą diaspory z dala od swojej, od kraju rodzinnego. Widać, że mimo różnic religijnych, mimo różnic właśnie językowych, ta bliskość bardzo ich jakby jednak scala, kiedy są z dala od swojej ojczyzny. Także tutaj nie ma co do... I to jest ten patriotyzm, myślę, że oni chcą ze sobą żyć w Kanadzie, chcą tworzyć swoje indyjskie życie gdzieś tam daleko. To jest jasne. Natomiast do tych kwestii wcześniej nadmienionych. Edukacja, o tym też troszkę można by powiedzieć, odbywa się w językach rzeczywiście takich, jakie są dostępne, ta podstawowa edukacja, więc tutaj nie ma takiej wynaradawiającej, powiedziałabym, dążności. Jak tego nie widzimy, żeby te małe grupy narodowe były właśnie pozbawiane tej możliwości bycia piśmiennym, dlatego że mają język nie ten najbardziej popularny w okolicy. Więc na tym najbardziej podstawowym poziomie wydaje mi się jest to tak jednak dobrze zorganizowane. Natomiast im dalej w las, tym ten język robi się bardziej angielski, można tak powiedzieć. Czyli na pewnych szczeblach już bardziej zaawansowanych, po prostu w językach narodowych nikt edukacji nie proponuje. Nawet nie ma podręczników
poszczególnych językach na takim uniwersyteckim poziomie z zakresu nauk przyrodniczych. Więc nie ma takiej opcji. I to myślę akurat w tym całym galimatiasie językowo-etnicznym jest dla Hindusów pewną, pomocą właśnie. I to jest przy wszystkich minusach, jakie dostrzegamy w schedzie kolonialnej, to jest ten jeden z niewielu cukierków, który został, to znaczy coś, co jest neutralne po prostu. Gdyby nie było angielskiego, musiałby być to język hindi, który jednak jest tylko językiem 40% społeczeństwa, no więc cała reszta byłaby mniejszością w takim układzie. Tak nie jest i ten angielski tutaj sporo tych problemów nam niweluje. Jeżeli mówimy o pewnym rozgrywaniu konfliktów etnicznych, to znowu bym to podzieliła właśnie na ten wątek społeczny, tak trochę idąc za Tagorem, i ten, powiedzmy, polityczny, tak? Czy polityczno-religijny, co często jest właściwie jednym takim z dwóch komponentów jedną sprawą. Na tym poziomie społecznym ludzie są przeważnie dwu lub trzy trójjęzyczni, czyli na przeciętnej indyjskiej ulicy, w jakimkolwiek stanie jesteśmy, jeżeli jest to miasteczko, nie wieś, no bo we wsi, powiedzmy, przeważnie jednak są ludzie bardziej podobni, ale kiedy jest to choćby małe miasteczko lub duże miasto, no trzeba dwoma, jak nie trzema językami mówić, żeby się pobawić z kumplami w okolicy. I jeżeli tu tak o tym myślimy, to jakby ta różnorodność jest pewnym takim właśnie elementem naturalnym, w który się wchodzi, w którym się funkcjonuje. Jeżeli natomiast myślimy o tych konfliktach, to oczywiście one mają bardzo często z góry zaplanowane jakby zastosowanie, prawda? Czyli tutaj nie jest to tak, że ta energia, napięcie jakby konfliktu rodzi się z powodu różnicy religijnej na przykład, czy językowej. To bywa instrument, który w całkiem przemyślany sposób jest w dzisiejszym kontekście po prostu celowo używany. Tak ja to widzę. Wydaje mi się, że te wyobrażenie, że ponieważ w Indiach jest tak wiele różnic, to bardzo łatwo o ten wybuch samoczynny, no jest jakby bardzo jakby z naszej takiej perspektywy widzianą sprawą. Z perspektywy indyjskiej różnorodność jest po prostu absolutnie zwyczajna i no właśnie taka zadomowiona. To znaczy ta wielojęzyczność to najbardziej to chyba myślę nam to daje takie poczucie, że tam nie ma nic złudzenia właściwie, że można o jakiejś takiej jednorodności zamarzyć nawet po prostu. Czyli to jest kwestia ustalenia linii demarkacyjnych raczej i pewnej takiej, powiedziałabym, albo opresywnej aktywności większości, kiedy za głośno te głośniki w meczetach się, powiedzmy, rozkręca i wtedy muzułmanie widać, że się zaczynają rozpychać, prawda? Albo jakaś inna wspólnota zaczyna wykorzystywać jakieś elementy. No i to też ma przeważnie właśnie takie zastosowanie gdzieś tam polityczne. Ja bym na tym na razie poprzestała, ponieważ później do jakichś konkretnych jeszcze kwestii się chętnie włączę. Bardzo przepraszam, bo to jest pana rola, ale wydaje mi się, że były bardzo interesujące, gdyby przerzucić na drugi. Odkreś takiego bardzo właśnie do kraju stosunkowo jednolitego i bardzo silnym państwem. Sugeruje pan skontrastowanie. Tak. Pan myślą. Oczywiście. Czy zgadza się pan, panie doktorze, na przejęcie? Oczywiście. A co to w takim razie, panie doktorze? Tutaj już mieliśmy wspomnieć, że tylko w tym roku Ainowie zostali uznani za ludność tubylczą. Nie, to był 2008 rok deklaracji. Ustawa 2008. Czyli de facto już od strony prawnej dopiero teraz. Ale mieszkańcy Ryukyu tego statusu nie dostali i Okinawańczycy
nadal są traktowani jako, jako liczycy w pewien sposób. Natomiast jak pan sądzi, po pierwsze, jak będzie się dalej kształtowała polityka rządu japońskiego wobec mniejszości, ale nie tylko tych takich jak Ainowie, czy mieszkańcy Ryukyu, ale wobec tych nowych mniejszości, o których powstawaniu pan już powiedział. O problemie Zenci. I o problemie napływających migrantów, którzy być może będą chcieli się asymilować, którzy po pewnym czasie mogą tworzyć enklawy etniczne, mogą tworzyć rosnącą liczbę mniejszych narodową. Co ci Japończycy, którzy są synami Bogu, dziećmi Bogu, zrobią z ludźmi, którzy są w pewien sposób traktowani wciąż jeszcze w mentalności części ludności japońskiej jako rasa niższa? Przy całym zakazie używania słowa rasa. Rasa niższa. Znaczy, faktem jest, że w porównaniu do Chin Japonia prowadzi dość zachowawczą politykę wobec właśnie innych grup etnicznych i kulturowych, to się na pewno będzie zmieniać i to wymusi demografia, ponieważ Japonia się dramatycznie, w dramatycznym tempie się starzeje i Japonia jest skazana na imigrantów, na gastarbeiterów. Przypadek Ainów to jest rzeczywiście pewien precedens. Jeśli idzie o Okinawiańczyków, tu może trochę zaskoczę Państwa. Z moich obserwacji ja nie widzę, żeby Okinawa domagała się praw grupowych jako mniejszość etniczna. Okinawiańczycy mają bardzo silną tożsamość etniczną, ale nie domagają się z tego tytułu jakichś praw. Owszem, mieszkańcy Okinawy czują się dyskryminowani i źródłem tej dyskryminacji są przede wszystkim bazy, amerykańskie bazy wojskowe. 70% amerykańskich sił stacjonujących w Japonii znajdują się na Okinawie i to jest bardzo duże obciążenie dla społeczeństwa. Ale Okinawa raczej domaga się, aby traktować Okinawiańczycy domagają się, aby traktować ich jak pełnoprawnych Japończyków i aby mogli w pełni korzystać z praw zagwarantowanych konstytucją. Więc w tym sensie Okinawa nie dąży do zmiany statusu prawnego. Taki oportunizm. Tak jest, mamy ja bym tego nie nazwał oportunizmem. Tak, nie nazwałbym tego oportunizmem. A teraz przejdę do Zainici. Zainici właśnie byli, to jest ta grupa społeczna, która uważam właśnie, że najsilniej próbuje kwestionować ten porządek prawny. I takimi małymi kroczkami wydziera dla siebie więcej praw. Zainici to jest w ogóle bardzo, ma bardzo interesującą historię, ponieważ po II wojnie światowej w Japonii pozostało ponad 600 tysięcy Koreańczyków. Koreańczycy nie chcieli wracać do Korei, no bo wiadomo, w Korei wybuchła wojna domowa, a zresztą ani Korea Północna, Korea Północno-Południowa nie patrzyła przychylnie na tych Koreańczyków mieszkających w Japonii, traktujących jako takich zdrajców. Więc krótko mówiąc, ci Koreańczycy zostali w Japonii. Zostali pozbawieni obywatelstwa japońskiego. Jak tylko Japonia odzyskała suwerenność w roku 1552, to była jedna z pierwszych decyzji suwerennej Japonii, pozbywamy obywatelstwa Tajwańczyków i Koreańczyków. I przez kolejne pokolenia Koreańczycy żyli z takim statusem bez państwowców, po prostu bez państwowców. I rząd Japonii zezwolił im na otwieranie własnych szkół, na to, żeby oni sobie mogli funkcjonować jako w społeczeństwie. I otworzył im nawet możliwość naturalizacji. Z tym, że ta naturalizacja odbywała się na bardzo takich upokarzających warunkach. Żeby otrzymać obywatelstwo japońskie, Koreańczyk musiał się wyrzec niemalże swojej tożsamości. Było zalecane, żeby zmienił nazwisko na japońskie, mimo że to nie był wymóg prawny, ale wiadomo było, że jeżeli nie wystąpi o japońskie nazwisko, to moja aplikacja o naturalizację zostanie odrzucona. Dlatego ci Koreańczycy, oni bardzo niechętnie chcieli się naturalizować. Ale w latach 90.
w latach 90. wywalczyli, żeby rząd przestał wymagać od nich właśnie tego zarzucenia tożsamości. Teraz już można się naturalizować pod koreańskim nazwiskiem. Rząd w końcu, Japonia w końcu otworzyła dostęp do zawodów, które były obwarowane warunkiem obywatelstwa. Też już mogą pracować na uniwersytetach, administracji publicznej. To są lata 90. I teraz czemu Japończycy nagle pokochali tych Koreańczyków? Bo pojawiły się inne społeczności, właśnie z Chin. Właśnie Japończycy, tak zwani Nikkei, czyli potomkowie japońskich emigrantów do Ameryki, z Ameryki Południowej, którzy przyjechali do Japonii i zaczęli tworzyć różne problemy społeczne, wcale się dobrze nie asymilowali. I wtedy rząd japoński się ocknął, o, my przecież mamy tych swoich własnych, mamy oswojonych tu Koreańczyków, no to już im troszeczkę poluzujemy, im ułatwimy ścieżkę naturalizacji, nadamy im troszkę więcej praw. I z roku na rok maleje liczba Koreańczyków, tych takich bezpaństwowców. Teraz już to młode pokolenie Koreańczyków, które nawet nie mówi po koreańsku. Nawet się, nie, oni się w jakimś stopniu uważają za część może diaspory koreańskiej, ale nie narodu koreańskiego. Oni się mówią o sobie Korea. I oni coraz chętniej właśnie przyjmują japońskie obywatelstwo, bo to po prostu ułatwia bardzo funkcjonowanie. Dobrze. Dziękuję bardzo. To wracając teraz do Chin, ponieważ z jednej strony tutaj mamy taką sytuację, że mniejszości narodowe są dostrzegane coraz bardziej, być może nawet będą cenione. Natomiast w Chinach mamy obecnie sytuację, wydaje się, nieco inną. Z jednej strony od wielu, wielu lat mamy oficjalną warstwę retoryki, politykę państwa wspierania rozwoju mniejszości narodowych, wspierania zachowania przez nich tożsamości kulturowej, były wydawane słowniki mniejszości narodowych. Natomiast w sferze praktycznej jeszcze mniejszości narodowe miały po pierwsze nieco inne regulacje prawne dotyczące dzietności, ale cieszyły się też poparciem finansowym ze strony państwa. Najuboższe warstwy społeczeństwa mogły liczyć na specjalne subsydia. Jednak z drugiej strony jest cena, jaką za to płacą mniejszości narodowe, wydaje się być tym, że muszą być bardziej podporządkowane reżimowi państwa i mamy do czynienia z nasileniem represji wobec tych mniejszości narodowych, które zbytnio akcentują swoją odrębność, zbytnio akcentują swoją tożsamość, czyli mamy do czynienia z brutalnymi represjami w stosunku do Ujgurów, do Tybetańczyków. Teraz coraz bardziej nasilają się represje również w stosunku do ludności Hui. I w związku z tym pytanie, jaka jest tak naprawdę polityka etniczna rządu chińskiego? Co Komunistyczna Partia Chin chce osiągnąć i jaki jest jej wymarzony wzór, wymarzony ideał mniejszości narodowej? Poprosiłem pana premiera, żeby był przede mną, ponieważ Japonia jest przykładem państwa nowoczesnego i bardzo silnego. Przez państwo silne rozumiem tutaj nie państwo opresyjne, to są ważne pojęcia. Państwo silne i państwo opresyjne. Tak? Może być państwo silne, które po prostu ma kontrolę nad swoją populacją, ma bardzo duży wpływ i kontakt ze swoją populacją i to jest dokładnie państwo Japonii. Natomiast ciężko w tym momencie uznać Japonię za państwo opresyjne. I myślę, że tutaj ci Rukiańczycy, czy Okinawiańczycy, którzy nie specjalnie żądają jakiejś autonomii, są tego przykładem. Pewnym jeszcze większym kontrastem będzie Birma, która jest państwem opresyjnym, ale państwem słabym. Stąd wieczne wojny. Tak? Chiny są państwem stosunkowo silnym i nieco opresyjnym. Teraz już się polecam na głowę gromy, że ciężko mówić o nieco, tak, tak dalej. Ale w gruncie rzeczy tak, w gruncie rzeczy ten poziom opresji nie jest aż taki bardzo wysoki, a nawet bym powiedział, proszę teraz uwaga znowu, ja nie jestem, broń Boże, apologetą Chin. Okay? Nie będzie to absolutnie jasne. Natomiast jest pewnym paradoksem, że opresyjne państwa silne czasami są lepsze, bardzo duży cudzysłów, niż opresyjne państwa słabe. Bo przynajmniej ten konflikt są w stanie szybko stłumić. Mamy jakiś tam spokój. Tak? I teraz,
Tutaj przykładem dobrym są Ujgurzy. Czy Ujgurzy, którzy w tej chwili, w ciągu ostatnich kilku lat, jest bardzo, bardzo duże nasilenie represji wobec Ujgurów. Czy oni są naprawdę represjonowani w jakiś sposób? Czy oni są poddawani bardzo silnej, bardzo masowej i rozmaitego typu tak zwanej reedukacji? Dlatego, że oni tak bardzo akcentują swoją niezależność. Czy nie podleją, czy jakieś tendencje ekstreministyczne, bo się zliczyłem się. Separatystyczne. Dziękuję bardzo, tego słowa mi zabrakło, tak? Niekoniecznie, proszę Państwa. Jest wobec tych grup, które są wyraźnie różne, tak? I owszem, które przejawiają pewne tendencje do jakiejś tam odrębności, tak jak właśnie przy tej Tybetańczycy czy Ujgurowie, państwo chińskie jest po prostu nadmiernie podejrzane. I to jest dość, tutaj kasusy są po prostu bardzo, no, dużo mówią, tak? W terenach tak zwanych Chin właściwie jest kilkadziesiąt tysięcy buntów deskowych rocznie. Że wieś ma dość swojego lokalnego przedstawiciela partii, mają dość narzucanych przez niego arbitralnie podatków i tak dalej, i w końcu spuszczają mu łomot, wsadzają go na tacy, czyli dowożą go do wsi. Przyjeżdża policja, trochę ich tam pacyfikuje, kończy się to przeważnie na tym, że jest jakiś lokalny przegląd. Najgorsze nadużycia gospodarcze są jakoś tam likwidowane, kogoś może wsadzą, kogoś może nie. Ogólnie rzecz najważniejsze jest to, że tego typu konflikty, które mają przede wszystkim podłoże ekonomiczne, są traktowane w kategoriach ekonomicznych. Jeżeli coś takiego samego zdarza się w Xinjiangu, wśród Ujgurów, jest to automatycznie nieinterpretowane w kategoriach ekonomicznych, że na przykład ci rolnicy ujgurscy mają kłopot ze zbytem swoich towarów, że wymaga się od nich za dużo, że mają kłopoty z dostępem do wody i tak dalej, i tak dalej. Tylko natychmiast traktuje się to w kategoriach separatystycznych, w kategoriach politycznych i represje, które za tym idą, są dużo, dużo cięższe. I teraz u podstawy tego wydaje mi się, że leży bardzo, bardzo głęboka nieznajomość w tym się rzeczy, i tak ze strony państwa, tak ze strony społeczeństwa chińskiego, własnej mniejszości. To, co tutaj pani profesor wcześniej mówiła, że w przeciętnym chińskim, przepraszam, indyjskim miasteczku każdy jest trójjęzyczny, tak? Owszem, praktycznie każdy członek chińskiej mniejszości jest dwutrzyjęzyczny. Praktycznie żaden Chińczyk, albo bardzo niewielki odsetek Chińczyków, nawet takich, którzy mieszkają długie trzecie pokolenie w Xinjiangu, Mongolii Wewnętrznej, w Tybecie, czy gdziekolwiek, jest dwujęzyczny. Tak? Oni praktycznie nigdy się nie... Ten poziom niezrozumienia jest bardzo, bardzo wysoki. I niestety za tym idzie, tego konsekwencja jest po prostu bardzo daleko idąca. Państwo chińskie, które ogólnie rzecz biorąc, ja bym powiedział, ma charakter, ma politykę takiej w miarę łagodnej asymilacji. Oni liczą ostatecznie na to, że te mniejszości raczej się w końcu staną bardziej chińskie, ostatecznie stworzą taki jeden duży konglomerat, trochę po prostu łagodnie zanikną, można powiedzieć. I nie przymusza się ich tak pod magnetami, że one muszą się nauczyć chińskiego. Nie. I oni się chcą uczyć chińskiego, bo to jest droga do jakiegokolwiek sukcesu. Tak? Jeżeli ktoś chce pójść na studia, no to idzie na studia po chińsku. Tak? I wśród tych mniejszości jest często postawa taka, jeżeli nawet są lekcje lokalnego języka, dajmy na to ujgurskiego w szkołach, to często nie są przymuszani, tylko sami Ujgurzy wolą, żeby ich dziecko, jeżeli ma się uczyć innego języka niż chiński, to niech się uczy angielskiego albo japońskiego. To mu da stan życiowy. Ujgurskiego nauczy się to. I co to powoduje? Powoduje to to, że ludzie, którzy tworzą aparat państwowy chiński, którzy z różnych względów historycznych, ideologicznych, są bardzo, bardzo mocno przeczuleni na punkcie spójności terytorialnej Chin, na punkcie właśnie jakichś tam, nie wiem, bardziej rzekomych tendencji odśrodkowych w Chinach, nie mają w gruncie rzeczy naprawdę sensownego kontaktu z mniejszościami, z ludami mniejszościowymi. Oni po prostu bardzo, bardzo nie rozumieją. Oni mówią po siebie.
I w tym momencie, jeżeli następuje jakiś protest na przykład, no to faktycznie nie ma pozycji mediatora. Nie ma kogoś, kto by tłumaczył jednej stronie, co się dzieje właściwie. I tak mówię, narzucana jest pewna interpretacja, że właśnie, że jeżeli Ujgurzy się buntują, tak, to na pewno jest to polityczne, to na pewno są ekstremistami. No i jeżeli ktoś, kto zaprotestował przeciwko temu, żeby zabrali pole, bo na tym miejscu trzeba było zbudować fabrykę, jeżeli on jest, od razu ma łapkę ekstremisty, już kończę, no to on w końcu tym ekstremistą się stanie i zacznie rzucać bomby od czasu do czasu. Niestety, po prostu, muszę powiedzieć, że państwo, największy błąd polityki państwa chińskiego, jeśli tak mówię, w mojej ocenie, jest to, że ono wpycha pewne grupy w ekstremizm. Dziękuję bardzo. Pozostała jeszcze Birma. Mamy jeden opresyjny, możemy dyskutować jak bardzo opresyjny, jakie są źródła, ale nie będziemy. Tak? To jak mamy jeden opresyjny reżim, mamy państwo, które było silne, było nieco opresyjne i teraz zmierza w innym kierunku. I mamy państwo, które, jak pan doktor powiedział, jest słabe i jest jednocześnie opresyjne, czyli Mianę. I teraz dominującą grupą etniczną jest grupa Bama. I rząd i armia zajmują w konfliktach etnicznych dosyć wyraźne stanowisko, stają po tej stronie, po swojej stronie. W związku z czym wiele grup etnicznych w Birmie, w Mianie, oczekuje szerszej autonomii, niektóre mówią o niezależności. I czy polityka rządu Miany, która kształtowała się do tej pory, która jest obecna, ewentualnie się może pan wysunąć jakieś pytanie co do przyszłej polityki, jak ona będzie wyglądała, jakie cele będą chcieli osiągnąć i czy to w ogóle jest możliwe pogodzenie interesów praw mniejszości narodowych w Mianie z tym, czego chce dominująca grupa społeczna, grupa etniczna, społeczna i czego chce chce obecny rząd. Dobrze, ja może tak na wstępie zacznę od tego, że przede wszystkim czuję się historykiem. Jako historyk, takie przewidywanie na przyszłość, to troszkę wydanie się do wyroczni brytyjskiej albo wróżenie, prawda, z kuli. Mogę przedstawić sytuację, co wyglądało wcześniej. Trzeba pamiętać, że te konflikty etniczne w Birmie są spuścizną epoki kolonialnej. Brytyjczycy faworyzowali pewne rasy, to było martial races, czyli te, prawda, wojskowe rasy, tak jak Katulkowie w przypadku innych zdobyczy brytyjskich. I tak, no, ci ludzie mieli więcej możliwości przede wszystkim, chodzi do szkół misjonarskich, byli faworyzowani przez Brytyjczyków, dobrali edukację, mogli wstępować do armii kolonialnej. I jednocześnie Brytyjczycy, wycofując się z Birmy po II wojnie światowej, obiecywali, na przykład obiecali Karenom, samodzielne państwo. To niestety się nie zdarzyło. Co więcej, te wszystkie mniejszości, może nie wszystkie, jeszcze chciałbym rzucić mniejszości, w trakcie którym Birma była okupowana przez Imperium Zachodzącego Słońca, ale stanęły po stronie brytyjskiej. I od właściwie momentu, jak wojska armii japońskiej wkraczają do Birmy, te mniejszości są przeciwne obecności japońskiej, dalej są wyjazdy z Brytyjczyków, podczas gdy Birma była jedynym krajem w Azji Południowo-Wschodniej, który właśnie armia japońska wkraczała wraz z oddziałami wojska birmańskiego. Z armią, która miała wzwolić ten kraj. No tak, no już w tym momencie, tak, zaczęły się konflikty mające podłoże etniczne, czystki etniczne wśród wiosek kareńskich, właśnie spowodowane przez politykę pierwsze japońską imperialną, po drugie same podejście Bamarów, którzy uważali właśnie Karen za zdrajców. Także ten konflikt pomiędzy grupami etnicznymi a Bamarami ma bardzo długą historię. Tak naprawdę na to można by się było cofnąć do kolejnych wojen anglo-birmańskich, kiedy Karenowie uczestniczyli wraz z wojskami brytyjskimi no, w zdobywaniu tak naprawdę tego terytorium Birmy jako Królestwa Birmańskiego. Jak to się przedstawia współcześnie? No tak, zawsze się mówi o reżimie, o huncie, o tej spuściźnie właśnie hunty wojskowej, o dyktaturze Nevina, o tym, jak to bardzo było opresyjne. Ale mało się mówi o Aung San Suu Kyi, która dotychczas była tą ikoną demokracji, oczywiście jest upadłą ikoną. Tutaj nie będę apologetą. I tak, no ja w swoim czasie tym
zajmowałem się analizą tego, co Aung San Suu Kyi pisała jeszcze wcześniej, zanim ona przyjęła władzę. I w 1991 roku znalazłem taką jej wypowiedź dotyczącą właśnie, jak powinny mniejszości grupy etniczne zachowywać się w Birmie, tej nowej demokratycznej Birmie. A tym przecytuję: w tej chwili istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na to, by wszystkie grupy etniczne były ze sobą połączone. Nie możemy prezentować postawy: jestem Kachinem, jestem Bamarem, jestem Szanem. Musimy mieć nastawienie, że wszyscy jesteśmy towarzyszami w walce o prawa demokratyczne. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce to wygląda w ten sposób, że to pokolenie właśnie 1988 roku, tych wyników demokracji, czyli Bamarów, mówi o demokracji, ale demokracji dla Bamarów. Mniejszości etniczne, grupy etniczne mają się podporządkować, czyli właśnie tak naprawdę demokracja dla Bamarów, etnokracja dla innych grup etnicznych. Bo tutaj właśnie ciekawy głos, tak, no rzeczywiście, Birma jest państwem, czy Mielma, niesamowicie słabym. Tak bardzo słabym, że kiedy myślimy na przykład o tych grupach etnicznych, które wciąż są w konflikcie z rządem centralnym. Tutaj właściwie o Birmie to bym powiedział, że nie możemy mówić o centrach i peryferiach, tylko o różnych peryferiach albo różnych centrach. Dobrym przykładem na to, jak to wygląda w praktyce, jest mniejszość Hua, która znajduje się po obu stronach granicy, i po stronie chińskiej, i po stronie birmańskiej. Populacja jest mniej więcej podobna, około pół miliona chyba w Birmie, to jest 400 tysięcy. No, podejrzewam też około 400 tysięcy, może około miliona. No i tak, no armia w 2019 roku, armia OA, przeżywała właśnie 30-lecie swojego istnienia. Ona powstała w tym momencie, w którym birmańska komunistyczna partia Birmy rozpadła się, przestała już być tak dotowana przez Pekin. I wtedy właśnie żołnierze OA stwierdzili, że oni nie chcą być podporządkowani żołnierzom, ale nie chcą być podporządkowani generalicji, która składała się Bamarów. Ci Bamarowie wrócili do Chin, podczas gdy Ła założyli własną armię, zwiększoną armię kraju Ła, z liderem, to swoim liderem Bao Yongxiang. Bao Yongxiang tak naprawdę jest właśnie tak, Ła, synem poza Ła. Nie zna birmańskiego, zna chiński biegle, a to choćby jego imię chińskie o czym świadczy. I w momencie, w którym Aung San Suu Kyi próbuje rozpocząć ten kolejny proces pokojowy pomiędzy mniejszościami etnicznymi, zaprosiła go na drugą konferencję w Panglong. A potrzebował tłumacza. Po prostu nie był w stanie się porozumieć w żadnym języku poza chińskim, ewentualnie językiem Ła, właśnie z Aung San Suu Kyi. Oczywiście oni, tak, armia Ła ma takie nadzieje, że stworzą własny kraj, ewentualnie będą mieli bardzo dużą autonomię. Kiedy się przekracza tak naprawdę granice, można to zrobić tylko nielegalnie, pomiędzy Chinami a Birmą. Tak naprawdę nic się nie zmienia. Waluta jest wciąż jest to renminbi. Ludzie wciąż mówią po chińsku. Właściwie bardzo mało Ła mówi po birmańsku. To jeżeli oni mówią po birmańsku, jeżeli w ogóle chcą mówić po birmańsku, co my potrzebujemy do Birmy, to paszport, żeby móc swobodnie, nie nielegalnie przekraczać granicę Birmą. Tak już o czymś mówi. No i kolejna rzecz, jak bardzo Birma jest słabym krajem. Jest tak bardzo słabym krajem, że mamy armię, która jest super nowoczesna. Ma czołgi, helikoptery, różnego rodzaju działa, bazuki itd. itd. Jest sponsorowana przez handel narkotykami. Oczywiście teraz Ła twierdzą, że oni już się z tego wycofali. Ogólnie zmieniło się chyba tylko tyle, że nie produkują już na taką dużą skalę heroiny i przerzucili się na metamfetaminę. Jawy, która jest bardzo popularna i w Birmie, i w Tajlandii, i w ogóle w Azji Północno-Wschodniej, też bardzo w Yunanie. I tak, no na pewno istnienie takiej armii, bardzo dobrze wyszkolonej armii, bardzo dobrze wyposażonej armii na terenie państwa, świadczy o tym, że sytuacja nie będzie wyglądała lepiej. Druga rzecz, właściwie ostatnia już, bo wydaje mi się, że czas się kończy, to kwestia tego, jak Bamarowie sobie wszystko wyglądają. Bamarowie wyobrażają sobie w ten sposób, że oni narzucą pewne symbole, jak na przykład pomniki Aung San w poszczególnych stanach. I to połączy, albo na przykład kopie pagody Szwedagon, to państwo. Mówi się o wspólnocie na przykład buddyjskiej w Birmie, ale tą wspólnotę, ten buddyzm nie może być buddyzmonów, to musi być buddyzm właśnie wykonany Bamarów i w ten sposób wyglądający. Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Nie mam pojęcia, może warto było porównywać Birmę czy Mielmę z Indonezją. Kiedy Indonezja powstawała, właściwie jest też bardzo
zróżnicowanym kraju, więc nie wydawało się, że to się rozpadnie, że to będzie jak Jugosławia, Azji Południowo-Wschodniej. W Indonezji stworzono poczucie tożsamości narodowej, na które było bardzo inkluzywne. W Birmie wciąż się podkreśla jednak ekskluzywność tego, że bycia Bamarem czy bycia Birmańczykiem. I mówi się, być Birmańczykiem to być buddystą. No, podczas tej dużej rzeczy, które znają animizm, protestantyzm, bardzo dużo baptystów. Zapomina się o tym, że Birma jest krajem, który ma, gdzieś chodzi o świat, drugim państwem, który ma taką ilość baptystów, znawców baptyzmu. Także no, perspektywa jest niezbyt muzułmanów również o Chińczach, prawda, że się coraz głośniej mówi, a który się traktuje nawet jako rasę narodową, czyli grupę jakąś etniczną. Odmawia się to, pierwsze są, oni są, powinni wrócić do Bangladeszu, co oczywiście jest zupełnie absurdalne, więc no takie, wydaje się, że to pytając się o przyszłości, widzę to dosyć czarno, ale jak będzie faktycznie, tak bardzo kolokwialnie mówię, to no cóż, pokażę przyszłość. Mhm. Dziękuję Państwu bardzo i chciałbym prosić o komentarz. To ja się mam do tej polityki językowej jeszcze nawiązać, bo wydaje mi się, że przynajmniej w przypadku Indii, gdzie właśnie mam do czynienia z tą niesamowitą mieszanką, ten język jest jakimś wyznacznikiem tożsamości. I ciekawa jest w ogóle historia tego, jak to się stało, że angielski w Indiach wciąż jest obecny, bo pierwsze plany były zupełnie inne. Kiedy skończono pisać konstytucję w latach 50., ten angielski miał być językiem pomocniczym przez 15 lat. A Hindi też ważne jest to, że jest językiem urzędowym, nie narodowym. Tak? To był też w końcu stronę tej różnorodności. Po 15 latach, w 1965 roku, kiedy zaczęto ten plan wprowadzać w życie, Tamilowie zaprotestowali, że oni absolutnie nie zgadzają się na Hindi. Doszło do fali samospaleń i w związku z tymi protestami wielki stan Madras, który był odziedziczony jeszcze po Brytyjczykach, podzielono na Tamilan, stan Sinkera z Malayalam, Karnataka czy wtedy trzymali z Kannada. I Ankara z Telugu, tak? Więc te grupy zostały wydzielone. Druga rzecz. Mapa administracyjna Indii, ona wciąż ewoluuje. Wciąż język jest pewną wytyczną, tylko czy do końca język. No, sukcesem było to z punktu widzenia ludności tubylczej indyjskiej, która też jest bardzo zróżnicowana, że w latach 2000-2001 wydzielono ze stanu Bihar, bodajże i Maczka Pradesh, dwa stany, Jharkhand i Chhattisgarh, ze względu na to, że zamieszkiwane były te okolice przez większość właśnie plemienną, tak, przez ludność adiwasji. Więc teoretycznie ukłon rządów w ich stronę, nie wiem, przydanie ich pewnych praw, ale znaczy, w praktyce... Wartościowanie tak. Było jakby stanową, quasi-stanową autonomią, tak? Tak, tylko że kiedy dochodzi do wyborów, to okazuje się, że mimo że jakąś autonomię teoretycznie zyskali, a przynajmniej jakąś namiastkę samorządności, to i tak wygrywa zawsze BJP, bo w poszczególnych okręgach tych stanów tylko kilka jest w stanie jak gdyby przedstawić większość, tak? Więc czy to przyniosło jakieś skutki, nie wiem. I jeszcze wspomniał Pan o Gorkhach, no Bengal Zachodni, to jest między innymi stan, który wciąż walczy o to, żeby się podzielić na pół właśnie z Gorkhalandem na północy. Tak, to od wielu lat się ta sprawa toczy, jak na razie nie rozwiązana. I jeszcze a propos tego, co robi rząd, to kolejna społeczność tu wylicza, to znaczy mieszkańcy Andamanów i Nikobarów, którzy tutaj traktowani są faktycznie w taki nadzwyczajny sposób, bo w związku z tym, że to są społeczności, które obecnie liczą kilkadziesiąt czy kilkaset osób, to objęte są statusem społeczności plemiennych zagrożonych wymarciem i w związku z tym nikt inny nie ma prawa zbliżać się w ogóle do wysp, na których mieszkają, tak? To też zaczyna się wprowadzać takie prawo o liście. Ja jeszcze tak, żeby... Moja wypowiedź była taka troszeczkę, powiedziałabym, świetlanie rysująca, żeby może dać jakiś kontrapunkt, ale pomyślałam sama sobie, że zdekonstruuję ten pozytywny wydźwięk, wspominając o tym, że i Gandhi, i Mahatma, i Indira, i jej syn no, padli ofiarami. No tak, właściwie konfliktów, które były oczywiście politycznie tam mocno.
mocno uwikłane, ale no mówiąc krótko, to było właśnie to splątanie polityki z narodowością czy z religią. Tak, tutaj Bradziwa, wcześniej Sikhowie, prawda? I więc to tak, żeby taką oddać uczciwość temu, że sprawy się pod skórą mocno głębią, prawda? Natomiast no taka codzienność może nie jest drastyczna i nie ma jakiejś właśnie takiej intensywnej inwigilacji, natomiast to się tam pod skórą gdzieś mocno kłębi, te konflikty. Patriotyzm może znaczy, że jest ta... bardzo silne lokalne, czy też regionalne. O tym takim powszechnym trzeba przypominać, mam wrażenie. Takie jest moje zdanie. Tak, ja bym chciała też znowu tutaj myśleć troszeczkę i do zajęci. Wydaje mi się, że jeśli chodzi, mówiąc o zajęciu, musimy rozgraniczyć na zajęci, którzy się identyfikowali z Koreą Północną i z Koreą Południową, bo do czynienia z tymi dwiema grupami, czyli z grupami Mindan oraz Ciągnią. I tych oczywiście identyfikujących się z ideologią Korei Północnej jest dużo mniej, ale oni tak naprawdę stanowią ten główny, tak naprawdę bardzo esencjonalną sól w oku wszystkich polityków, którzy identyfikują się jako politycy nacjonalistyczni japońscy, ich jest dużo, łącznie z premierem Japonii. I wobec nich stosowane są przede wszystkim różnego rodzaju hasła, które mają na celu ograniczenie ich swobód, typu ograniczenie dotacji na szkoły, które tak naprawdę kształcą te osoby z mniejszości koreańskiej, identyfikującą się właśnie z Koreą Północną. W dalszym ciągu są nierozliczone kwestie tych porwań do Korei Północnej, które miały miejsce jakiś czas temu. Także są spotkania, są pewnego rodzaju rozliczenia, ale nie jest ich za dużo. I z kolei tutaj pan zadał takie bardzo fajne pytanie, czy państwo gwarantuje prawa mniejszościom? I w teorii w konstytucji wszystkie prawa są zagwarantowane. Tutaj się pojawił też taki problem właśnie od lat 90., że faktycznie mniejszość koreańska, zajęci są już traktowani no, lepiej, mogą z różne zawody, w zawody wchodzić. W latach 90. to był chyba 95. albo 94. rok, kiedy zniesiono ten zakaz co 5 lat pojawiania się na policji i składania odcisków palców. Tak, to było... 92. Czy jakoś tak, to było latach 90. Tak, 90. lat, kiedy nadano status specjalny prezydent. Tak. Więc o to zajęci właśnie walczyli, żeby nie traktować ich jak przestępców, no bo przestępcy też co jakiś czas musieli ten palce składać. I nie jestem pewna, czy tak naprawdę Japończycy bardzo pokochali Koreańczyków, bo to jest takie bardzo, moim zdaniem, optymistyczne stwierdzenie, a z tego wszystkiego, co ja badam i co ja widzę, to mi się wydaje, że jest pewna grupa, oczywiście to nie jest cała grupa Japończyków, ale jest pewna bardzo niewielka, ale bardzo znowu głośna grupa, która do tych Koreańczyków, do tych zajęci i tak naprawdę identyfikuje Koreańczyków i zajęci jako jedną grupę, nie ma jakiegoś wielkiego rozróżnienia pomiędzy nimi, która domaga się tak naprawdę usunięcia wszystkich Koreańczyków. Pojawiają się hasła podczas demonstracji czy podczas wieców, które są organizowane przez te środowiska ultra nacjonalistyczne, które głoszą Koreańczycy Wynocha na przykład. Albo wracajcie do siebie, albo ja spotkałam ostatnio hasło, tutaj bardzo przepraszam za drastyczne, ale pojawiają się hasło Koreańczycy do komór gazowych. Więc to są takie bardzo mocne słowa, które są głoszone publicznie, które się pojawiają, które występują na forach internetowych również. W związku z tym nie wiem, czy do końca jest tak bardzo radośnie. Była sytuacja, jest taki pewien młody Japończyk, który się nazywa Koichi Kuwabara i on prowadzi akcję przytuleń, to znaczy jeździ po różnych krajach i oferuje takie free hugs, więc ma karteczkę, jestem Japończykiem, może się przytulimy. W związku z tym podczas analogicznej, kiedy jego koleżanka, która jest Koreanką, robiła bardzo podobną akcję w Japonii, za jej plecami maszerowała demonstracja właśnie antykoreańska z flagami imperialnej Japonii, ze swastykami, bo tam się różne takie pojawiają. W związku z tym ta niechęć właśnie do Koreańczyków, do zajęci również istnieje. I wydaje mi się, że właśnie w przypadku zajęci, w przypadku tej akurat mniejszości mamy do czynienia z początkiem fenomenu i początkiem mówienia w ogóle o zjawisku mowy nienawiści w Japonii.
skierowanej właśnie wobec jednej mniejszości. Z tego względu, że mamy do czynienia z bardzo pewnymi, bardzo brutalnymi atakami werbalnymi właśnie, już nie mówiąc o atakach fizycznych, na przykład jak niszczenie sklepów, w stosunku właśnie do Zainichi, w stosunku do tej mniejszości. I prawo japońskie niestety, istnieje zapis w prawie japońskim, który mówi, że nie można podać do sądu osoby, która ubliża grupę osób. Czyli to musi być indywidualna osoba, która poczuje się dotknięta jakąś obelgą. I takie wydarzenie miało miejsce w 2017 roku, kiedy pierwszy raz jedna z Zainichi, nie pamiętam teraz jak ona się nazywa, wygrała proces o zniesławienie, o po prostu bycie obrażoną. Bo ona jako indywidualna wytoczyła proces, a grupowo to raczej nie działa. Czyli grupa nie jest w stanie wytoczyć procesu, powiedzmy, jakiemuś stowarzyszeniu ultranacjonalistycznym za obrazę. Tak więc te stosunki do Zainichi, no krajcy może lepiej są odbierani Zainichi w dalszym ciągu jakoś, przynajmniej widziałam, żeby tak to było bardzo, bardzo sympatycznie na ulicy, zwłaszcza Osaki, gdzie jest duża mniejszość koreańska. Czy można się odnieść? Tak, ja tylko pozwolę sobie tutaj braku komentatora od Chin zabrać głos i skomentować wypowiedź doktora Zamanka. Chyba jedyne, czy mogę się zgodzić, że rzeczywiście następuje radykalizacja stanowiska rządu chińskiego, natomiast mówienie o tym, że jest to kwestia niezrozumienia, wydaje mi się, jest wybielaniem rządu chińskiego, ponieważ jest to aparat, który dysponuje bardzo dobrym, bardzo wysokimi możliwościami analitycznymi. To jest aparat, który dobrze wie, co się dzieje w głębi kraju. No, pomijając kwestię wzrostu PKB w prowincjarzem centralnym. Natomiast nie jest to tak, moim zdaniem, że rząd chiński nie wie i nie rozumie, tylko nie chce zrozumieć. I tutaj wchodzą te dwa czynniki. Pierwszy to jest hanowski szowinizm, hanowski nacjonalizm, o którym nie wspomnieliśmy tutaj, który jest bardzo ważnym czynnikiem akcelerującym, przyspieszającym bieg wydarzeń. I o ile rzeczywiście w przypadku zamieszek, rozruchu, wina zazwyczaj leży po obu stronach, jednak sytuacja, w której mamy do czynienia z silną niechęcią Han do pewnych mniejszości, nie będę mówił o wszystkich, bo o tym nie wiem, ale do pewnych niechęci, traktowania ich z góry, pogardliwie, jest elementem, który na pewno nie sprzyja temu zrozumieniu. Po drugiej stronie mamy do czynienia z murem niechęci, tylko musimy też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to niezrozumienie nie jest może niezrozumienie, ponieważ jest efektem celowej polityki Pekinu, prowadzonej przez wiele lat. Zasiedlanie regionów, w których mieszkają mniejszości narodowe. Próbą ekonomicznego zmarginalizowania ich poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przez sprowadzanych Hanów. Rząd centralny dopłacał Hanom za wyjazd do Tybetu. Rząd centralny dopłacał za wyjazdy do Xinjiangu. Struktura zarządzania Xinjiangiem jest na wpół wojskowa do dnia dzisiejszego, więc czy to jest kwestia świadomości? Nie. Niektórzy urzędnicy partyjni, wysoko postawieni urzędnicy partyjni są również Ujgurami, niektórzy również wylądowali w obozach, dlatego że nie zgadzają się z polityką, którą prowadzi aparat partyjny na tamtych terenach. Także wydaje mi się, że niezrozumienie, być może częściowo tak, ale wynikające przede wszystkim z nacjonalizmu i z szowinizmu hanowskiego, podsycanego przez KPH, to z jednej strony. Z drugiej strony, owszem, mur niechęci, zwłaszcza ze strony Ujgurów i pewnej rezygnacji ze strony Tybetańczyków, który jest efektem polityki rządu centralnego, mającej na celu ich zepchnięcie, zmarginalizowanie i zasiedlenie tych terenów bardziej posłusznymi i bardziej bliskimi tożsamościowo Hanami. Także otwieram dyskusję. Mamy jeszcze kilka minutek. Bardzo proszę. Ja się bardzo chętnie odniosę od razu, jeśli mogę. Tam, chyba, że ktoś z Państwa chce coś. Ja mam jeszcze. Ja bym chciał podzielać Pana optymizm względem zdolności analitycznych i
tej naprawdę wiedzy, władzy chińskiej. Tutaj bym chciał naprawdę podzielać pana optymizm. Obawiam się, znaczy, okej, może mi się pięknie różnić. Ja mam często raczej wrażenie, że my postrzegamy państwo chińskie właśnie znowu jako dużo potężniejsze niż ono jest w rzeczywistości. W rzeczywistości wewnętrznie to jest państwo, które jest na pewno dużo, dużo silniejsze niż Birma, ale daleko do skuteczności i siły na przykład państwa chińskiego. Tam się bardzo dużo rzeczy dzieje pomiędzy, wokół, około systemu. Zaczynają się mniejszości, bo to, że rządy... Tak, ja tak właśnie mówię, także o mniejszości. Tak, to jest bardzo... To są, i tutaj na przykład bardzo interesujące, będziemy na to wchodzić w momencie, ale próba porównania z mniejszościami południowo-zachodnimi, które potrafią bardzo dużo ugrać, działają w tym samym systemie dokładnie, w momencie, kiedy nie ma aż takiego dużego antagonizmu. Co to na przykład właśnie ten Xinjiang i właśnie to pan wspomniał tej wojskowej systemu zarządzania, tak? czyli tak zwanego Ping Tuan. Nastąpiło bardzo interesujące zjawisko, kiedy oni faktycznie za czasów konfliktu z Sowietami, czyli w latach 60. 70. ta obecność wojskowa była bardzo silna, antyrosyjska, żeby zabezpieczyć przeciw Rosjanom. Potem ta cała organizacja została przekształcona w organizację ekonomiczną w gruncie rzeczy i weszła bardzo wyraźny tutaj konflikt ekonomiczny właśnie z tymi Ujgurami. No, była po prostu preferowana ekonomicznie. I współcześnie ta ekonomia tam jest, wydaje mi się, na morsku bardzo, bardzo silnie dominująca. Po prostu nawet niekoniecznie jest to, że to jest aż taka celowa polityka eksportowania handlu. Ona już w tej chwili nie do końca tak istnieje. Ale po prostu, jak ktoś potrzebuje założyć biznes, na przykład jest duże przedsiębiorstwo państwowe, to im jest prościej i szybciej zaimportować wykształconych pracowników z Chin, niż kształcić sobie Ujgurów lokalnych, których się niekoniecznie lubi, którym się specjalnie nie ufa. Ale to jest właśnie na poziomie niekoniecznie państwowego presji. Na przykład firma ma nie zatrudniać Ujgurów, nie? Firma po prostu jest wygodniej zatrudnić Chińczyków. W ten sposób można powiedzieć, że amerykańskim firmom też zawsze było łatwiej zatrudnić białego pracownika niż czarnego i tu się rodziło źródło dyskryminacji, problemów społecznych. I teraz tu mam pytanie, o nazwę to dystrybucję dobrobytu nowoczesności. Czy mniejszości etniczne są wykluczane ekonomicznie? I tu zaczynamy na przykład wchodzić na rzeczy super skomplikowane, pod tytułem przynajmniej na tym, tak? Czy reforma dęgowska była antymniejszościowa? Jaka? Dęgowska reforma. Czy reforma otwarcia Chin była antymniejszościowa? Myślę, że stwierdzenie, że była antymniejszościowa, byłoby raczej dosyć nonsensowe. Natomiast faworyzowała, i to powiedzieli, jak sobie Chińczycy powiedzieli wtedy wprost, że niech najpierw się rozwinie wybrzeże, ono pociągnie za sobą większość krajów. Czy było to zaplanowane po to, żeby zrobić krzywdę mniejszości? Nie. Ale akurat jest tak, że te najmniejsze wybrzeża są praktycznie sami Chińczycy, a mniejszości nie mogą. I co? Efekt jest taki, że moim zdaniem tej polityki nie można określić jako celowo antymniejszościowej. Efekt był taki, że różnica między dochodami, między Chińczykami, zwłaszcza wybrzeża, a ludnościami wewnętrznymi, to pewnie wzrosł. I proporcjonalnie mniejszości istniały nagle gorzej. Tak? No, a to samo było na Okinawie. Okinawa też była z dala od centrum i po prostu Japonia uciekła Okinawie, ale to w żaden sposób nie rozgrzesza. Ja nie mówię o żadnym rozgrzeszaniu, bo jest rozgrzeszenie. Ja chcę po prostu zwrócić uwagę na to, że wydaje mi się, że my teraz też często patrząc na Chiny, interpretujemy bardzo wiele zachowań, które na przykład w tej chwili są wolnorynkowe i są efektem pewnego rozpasanego kapitalizmu, jako bardzo celową opresję. Ale panie Sierze, tylko jedna rzecz, porównywanie reformy węgrowskiej, gdzie skutkiem niezamierzonym był rzeczywiście gorszy rozwój terenów zachodnich, ale również zamieszkiwany przez Chiny.
a porównywanie tego docelowej polityki zakręcania Chanów do przesiedlania się w celu zmniejszenia stosunku etnicznego, wydaje mi się, że to nie jest na tej samej płaszczyźnie. Ale to myślę, że będzie... Pytanie, w którym momencie historycznym też, bo to się bardzo zmieniało. I tu się właśnie robi ta zabawa, kiedy to jest polityka celowa, kiedy to są jakieś czynności, kiedy to są jakieś... Na przykład, kiedy to jest kwestia czysto ekonomiczna, na którą rząd na przykład, to jest rząd na przykład nie przeciwdziała, nie wprowadza ochrony mniejszości. A bo na przykład powinien. To nie był działania aktywnie. To jak może się włączyć, akurat najbardziej znana sytuacja, jeśli chodzi o grupy mniejszościowe w Chinach, to jest właśnie południowy Zachód. I tutaj zauważałem totalną liberację rządu chińskiego. Bardziej już jak ta liberacja już dała bardzo wiele przerwie. Jakby się zachowali w Szczydelu, w razie dań terenowe. Tak naprawdę te kolejne plany rozwoju tej mniejszości spychały tą mniejszość do marginalizacji, do ekonomicznego, właśnie oparcia się na Chanach. Zakazano im wprowadzenia upraw na terenach grup. Z uwagi na to, że stwierdzono, że nastąpiła deforestacja, trzeba teren zamieszkania przez tą mniejszość uznano za park narodowy. I zaczęto dotować ich po pierwsze finansowo, po drugie również wyżem, co spowodowało, że tak naprawdę to zniszczyło kulturę. To wrażenie, które jest trudno, to jest wrażenie, jak trochę przypomina opisy Indian w Ameryce, czyli mamy tutaj przykład alkoholizmu, samobójstwa. I to jest właśnie bardzo typowe. Bardzo wiele dorosłych mężczyzn, którzy nie mają nawet możliwości znalezienia partnerki, miałem się parę wyprowadzają do miast. Kolejne, ale niektóre mniejszości na południowym zachodzie Damaskie też świetnie rady. Myślę tutaj o Tajach, prawda, Elaizu, Szorbana, że tam polityka oczywiście była znowu rządu chińskiego w takim idealnym obrazie migracji. Zmuszano ich tam o przestrzeni rady, banany, kawa. To wszystko nie wychodziło. Te gospodarstwa rządowe odnosiły fiasko i Tajowie tak naprawdę pomyśleli, co gdybyśmy na przykład zaczęli wsadzić drzewa kauczukowe. I tak, pytania siła robocza z Laosu, z uwagi na związki rodzinne, czyli ci pracownicy z Laosu, którzy też byli Tajowi, nie wiem, stoi tam 10, chyba 15, kilkanaście w swoim czasie byli za godzinę. Podczas pracownicy lokalni, 30-40, prawda, czyli duża różnica. Na pewno też trzeba, i jeszcze jedna rzecz, to wydaje mi się, co zostało oczywiście podkreślone, szowienic Chanów. To jest też coś takiego. Oni oczywiście patrzą na wiele mniejszości z perspektywy, tak. I w przypadku Deru to było bardzo widoczne. Oni jako pigmeje, jeszcze raz tatuujący się, są traktowani jako coś takiego bardzo egzotycznego, ale też wybryk natury. I to się pojawia właściwie po jednej stronie, i po stronie birmańskiej, gdzie jest nazwanie wybrykiem natury, i po stronie chińskiej, gdzie musi się z kamieniem, z kamienina. Albo jeszcze jest takie najbardziej pozytywne opisanie odnośnie do rynków, to było pierwotni komuniści. Tylko, że jest jeszcze kwestia polityki rządu strategicznej, gdzie Tybet i Sidziak są traktowane zupełnie inaczej. No, niestety tutaj mówimy o wewnętrznym kolonializmie. Dokładnie. To jest moje. Deru też nie siedzą w obozach, więc jest pewna różnica. Taka dosyć praktyczna przekłada. Czy mamy jeszcze jakieś tematy otwarte? Jeszcze mogę się powiedzieć, to jest właśnie, w tym głowie na przykład właśnie naprawdę, często nie doceniamy, wydaje mi się, że to by było zrobione, nie doceniamy ignorancji władzy chińskiej, która czasami działa w dobrej wierze. Tak jak kolonialiści brytyjscy działali w dobrej wierze i cywilizowani, tak samo jak Japończycy cywilizowali, a im w dobrej wierze. Dobrej wierze kazali im osiąść na roli. Dokładnie, tak. I tego, dokładnie, prawda? I żeby wreszcie oni się stali cywilizowani. Żeby wreszcie, ja pamiętam, do dzisiaj gdzieś widziałem, że ewenków tych z północnego wschodu, prawda, że oni wreszcie właśnie nie musieli gonić za tymi renami, tylko wreszcie zaczęli jeść pszenicę i podobno od tego się odbywać inteligentnie. Wniosek jest po prostu taki, że polityka opresyjna niekoniecznie musi być podszyta rasizmem. To nie zmienia faktu, że opresja pozostaje w opresji. Jest podszyta, tylko może nie chęć o eksterminacji. Z punktu widzenia osoby, która doświadcza opresji, to jest najistotniejsze. Doświadczam opresji, a jakie są tego przyczyny? To jest w zasadzie obojętne z punktu widzenia tej osoby, która to doświadcza. To jest jeszcze też tego, czy to jest niezrozumienie, bo
nie zrozumiesz, to jest niechęć do zrozumienia, tak naprawdę mamy to w nosie, mamy swój własny plan, który chcemy przeprowadzić. Tak, jest trochę płaszczyzna, może tak. Nie wyjdzie za trudno. Bardzo ściśle, bo jeżeli my wiemy lepiej, to nie jest to, że nie chcemy zrobić, tylko my wiemy lepiej, więc my jesteśmy bardziej cywilizowani. W związku z tym po prostu no my chcemy nawet tu przed nami, prawda? Tylko że no a oni. Dajmy no właśnie trochę właśnie. Wprowadzamy cywilizację, tak? Zbudujemy im drogi. Zbudujemy im szpitale, zbudujemy im szkoły, to wszystko działa z Indianów, wejście i tak dalej. No. A ci ludzie mają jakieś dziwne pomysły. Dajmy im pieniądze, na przykład samodzielność finansową, będą klasztor budować. Bez sensu. Jaki jest pożytek z klasztoru? Czy będzie z niego jakiś wzrost ekonomiczny? No nie. Prawda? I po prostu w grupie, że rozmawiają, to powiem. Dziwnie. I co ty robisz? To ja jeszcze tylko dwa zdania, bo tutaj temat społeczności tych tubylczych plemieni się pojawił, to w Indiach też jest bardzo ciekawa historia. No bo tradycyjnie te społeczności zwane adiwasi, tak, czyli ci, którzy mieszkali tu od zawsze, były jakby poza strukturą hinduizmu. Tak, spisano konstytucję i konstytucja jak gdyby delegalizuje dyskryminację ze względu na kastę, dziady i tak dalej, ale wprowadza jak gdyby nową strukturę, to znaczy listy. Tak. Scheduled Strikes i Scheduled Casts, a potem jeszcze Other Backward Casts, tak? Polaka. O które, o miejsce, na których trwa batalia, bo każdy, kto się może tam zakwalifikować. Społeczności, które ekonomicznie jak gdyby nie przystają, ważą o to, żeby się wcisnąć. Tak, żeby się nie poprawiło na tyle, żeby spaść, wcisnąć. Dlaczego? Bo dlaczego tak się dzieje? Bo a propos społeczności plemiennych, ich populacji indyjskiej jest jakieś 8% i w ramach tej tak zwanej akcji afirmatywnej, o której teraz mówimy, czy też pozytywnej dyskryminacji, oni dostają 7,5% miejsc w pracy, w urzędach państwowych, na uniwersytetach, na kolei, no bo kupienie biletu kolejowego w Indiach też nie jest proste, więc z jednej strony właśnie akcja, jak gdyby pozytywna, z drugiej swego rodzaju dyskryminacja, no bo znowu ich piętnuje, a z trzeciej ściąga przecież niezadowolenie całej reszty społeczności, tej, która uchodzi za taką, która nie spełnia kryteriów, co by się wpisać na jedną z tych trzech list, tak? W Chinach znowu mamy analogiczne zjawisko, prawda? Chamów, którzy za duże łapówki czasami rejestrowali swoje dzieci jako mniejszości, po to, żeby na przykład uniknąć polityki jednego dziecka, albo żeby miał łatwiej w szkołach. I też starali się wykorzystać jakąś tam, może nie akcja afirmatywna, jakieś ulgi, czy jakieś przynajmniej kulturowe przywileje tych mniejszości, żeby właśnie wykorzystać tą ścieżkę, nie? Co jest interesujące, w Birmie Chińczycy zamorscy robią dokładnie to samo, rejestrując się jako mniejszości etniczne, ale mieć prawo obywatelskie. Właśnie kiedy dawni imigranci z Gundanu, teraz stwierdzam, że są Toszanami. Co im ułatwia bardzo wiele, to otwarcie interesu i tak dalej. Jak to tutaj jeszcze kwestia tego północnego wschodu, bo te społeczności północno-wschodnie, one z jednej strony funkcjonują jako plemienne, ale z drugiej względem ekonomicznym, nie wiem, edukacyjnym i tak dalej, i tak dalej, no oni jednak nie przystają, więc to jest też wielkie zarobie konfliktu. Przypomniało mi się, odnośnie tego, co pan doktor mówił, tej sytuacji. Zajęci przez długi czas, przez to, że byli właśnie dyskryminowani, nie pozwalano im pracować dokładnie w tych samych miejscach, w ich rękach znalazło się ponad 90% salonów z spacinką, czyli z takim bardzo typowym, bardzo japońską rozrywką. To powodowało to wykluczenie, powodowało też wzrost przestępczości, przestępczości zorganizowanej, której członkami byli zajęci i co ciekawe, duża część tej przestępczości była skierowana wobec zajęci, czyli nie wobec Japończyków, ale w środku grupy, ponieważ to była taka frustracja, że nie jesteśmy w stanie przebić się przez ten taki sufit, który jest narzucony. Więc tego typu ekonomiczne również i społeczne kwestie. A jeszcze a propos praw, bo pani wspomniała, że konstytucja niby
gwarantuje prawa, właśnie konstytucja japońska. Nie gwarantuje. Nie gwarantuje praw mniejszościom, ponieważ znalazł się zapis w konstytucji, że prawa są zagwarantowane Japończykom. Termin kokumin, co znaczy po prostu naród japoński, co wykluczyło z automatu wszystkich nie Japończyków. A jeszcze jeśli mogę powiedzieć, ostatnia rzecz. A w tym czasie studiowałem w Pekinie na egzaminie właśnie mniejszości narodowych, międzynarodowych, tak. I w mojej grupie, właściwie byłem jedynym opowiadającym, wszyscy studenci byli z mniejszości etnicznych, poza jednym, jedynym panem. Jakby pytanie, dlaczego on studiuje właśnie jakiś kierunek związany z antropologią, bo słyszałem, że oni tańczą i śpiewają. Etnicyzacja, organizacja, to o tym nie mówiliśmy, a to jest osobny wątek. Proszę Państwa, jestem bardzo przepraszam, że muszę niestety przerwać debatę, ale przekroczyliśmy planowany czas 2 godzin w sposób znaczący. Bardzo Państwu dziękuję za udział, bardzo dziękuję za wszystkie głosy i za udział w dyskusji. Nie dopuściliśmy nikogo z Państwa do głosu. Bardzo nie. Ale Państwo w mniejszości. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze w przyszłości okazję się z Państwem spotkać, że będzie jeszcze kolejna okazja do debat i że znajdziemy takie tematy debat, że będą Państwo chcieli w nim uczestniczyć. Jeszcze raz bardzo dziękuję.